będzie podpowiadać i mi, i również Państwu, mi bardziej przepowiedzieć to, co Państwu mam powiedzieć, a właśnie może i tego będzie podpowiedzą, dojdziecie do wniosku, nawet się nie śmiali, że właśnie chcą coś wiedzieć. Bo moi drodzy, no magiczny wieczór, ja wiem, że ten wieczór Halloween, no od niedawna może istnieje tutaj u nas w naszej polskiej kulturze, ale to jest Halloween, czyli moi drodzy, przeddzień Wszystkich Świętych i to jest właśnie dzisiejszy czas. Niektórzy nazwę tę kojarzą przede wszystkim z angielskim słowem hell, czyli oznaczającym, no, piekło, tak. Ale tak ku historii sięgając, to 2500 lat temu na dzisiejszych terenach, teraz właśnie Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii, a także tutaj w północnej Francji, zamieszkiwały plemiona Celtów, tak. Mieli oni swoich okultystycznych takich kapłanów, którzy oprócz sprawowania funkcji duchowych byli również obok lekarzami, sędziami. I oni to właśnie zajmowali się obserwacją również gwiazd oraz uprawianiem magii. I 31 października obchodzili oni tego dnia największe w roku święto ku czci Boga Śmierci, tak, Samhaina, o takie trochę ciężkie nazwa, ale właśnie ku czci Boga Śmierci. Celtowie wierzyli, to jest chyba właśnie no, prawda z historii, że noc 31 października na 1 listopada jest wyjątkową, magiczną nocą, porą. Wieczorem skończyło się jak gdyby lato i stary rok, uważali, a zima i nowy rok zaczną się dopiero o świcie. Czyli moi drodzy, wchodzimy w magiczne klimaty. 12 właśnie nocnych godzin nie należy w tym czasie więc ani do lata, ani do zimy. I my już jesteśmy właśnie w takim niczyich godzinach. One są właśnie niczyje. Uległa również zatarciu jak gdyby granica pomiędzy żywymi w tym czasie, a zmarłymi. Właśnie, noc niczyja, nie wiadomo kto co, nikt nie oddziela święta ziemskiego od zaświatów w tym czasie. Jest to noc, kiedy ziemię, no tak się mówi, odwiedzają, no może niekoniecznie upiory, ale jakieś może straszydła, jakieś złe istoty, które no, uwierzono, że w dawnych czasach straszą ludzi. Aby ustrzec się przed duchami, na przykład tych niechcianych zmarłych, celtyckie gospodynie stosowały pewne środki zapobiegawcze. Tak mówi historia tamtych czasów, że najpierw, no to już od rana samego, sprzątały dokładnie dom, potem gasiły płonące przez cały rok palenisko, na którym właśnie gotowały przez cały rok posiłki. Robiły to dlatego, aby upiór nie mógł trafić do ich mieszkania, do ich domostw. Na progu znów stawiały domostw, stawiały miski wypełnione dobrym jedzeniem. Celtowie, moi drodzy, wierzyli, że składając dary i ofiary są w stanie przebłagać wręcz tego Boga Śmierci za swoje grzechy, które w ciągu tego roku narozrabiali, nagrzeszyli. Wierzono, że razem z Samhainem, wędrując w ową noc na ziemię, właśnie w tą noc przychodzą wraz z nim takie przyboczne straże. Są to jakieś takie chochliki, bym powiedziała takie złe czasami wróżki. I spodziewano się że w tej nocy prześladowań właśnie z ich strony. I by ukryć się przed nimi, właśnie na tą noc również przybierano, zakładano różnego rodzaju skóry zabitych wcześniej zwierząt, myśląc, że właśnie złe duchy, zobaczywszy takiego przebierańca, pomyślą sobie, że to jakaś na przykład pokutująca dusza i trzeba jej dać spokój. Ale przebrani tak ludzie udawali się właśnie tego wieczoru, tej nocy na wzgórze, gdzie płonął święty ogień. I w ogniu płonęły dary na cześć słońca. Rzucano właśnie w ten płomień, to takie ognisko, wieńce uplecione z kłosów zbóż. Rzucano owoce, a także zdarzało się, że rzucano zwierzęta ofiarne.
I te obrzędy, o którym właśnie Państwu mówię, trwały całą dzisiejszą noc, właśnie z 31 na 1 listopada. A o świcie 1 listopada każda rodzina zabierała do domu właśnie taki jeden żar z wielkiego ognia i tym żarem rozpalała na nowo swój piec, no, który już właśnie wcześniej wygasiła. Tak to właśnie się zaczęła w dawnych czasach historia celtycka. Skąd się wzięło to dzisiejsze nasze święto? Ale słyszę, że już mamy pierwszego widza. Halo, słucham, Akima. Dobry wieczór, pani Akimo. Kłaniam się. A kto z drugiej strony? Renata. Renatka. I data dawno urodzenia? Nie rozmawiałam. Tak? 6.4.59. 59. I pani Renatko, co podglądamy? Ja mam dwa pytania. Słucham. O pracę i... A praca może później. A pierwsze, kiedy spotkam mężczyznę, z którym sobie ułożę życie? Najważniejsze. No ja wiem, pani Renatko, jest pani w teraz bardzo dobrym okresie energetycznym, gdzie rozpoczyna, wie pani, nowy start w sferze życiowej. Może już ten mężczyzna nie stoi na wycieraczce, ale bym powiedziała, że już jest tam, no, z kilometr od pani domu. Teraz jakby bardziej pani będzie skupiona na materii, na sferze zawodowej. Jak tu znajdzie pani grunt pod nogami, to i ten mężczyzna się znajdzie, ale popatrzymy, gdzie on tam się błąka, czemu jeszcze nie ma namiaru na Renatkę. No spójrzmy. Dokładnie. No jeja. No może dzisiejszej nocy. Coś, no dzisiaj bardzo magiczna właśnie noc, gdzie tam wszystkim pomagają, to możemy troszeczkę te i upiorki również przebłagać. No ale spojrzymy, Renatka, co w miłości. No tak, trochę jakbyś miała, nie mówię, tego pecha w poprzednich latach. Czyli on już, dajmy na to, się zakończył. No i idzie do 2 lat ten mężczyzna. Ja nie mówię, że on za 2 lata, ale za 2 lata Renatka powinna być w stałym związku. Bo on mu się ten piękny już pokazuje na przełomie jesieni, zimy przyszłego roku. Ale w międzyczasie, pani Renatko, tu też jest taki brunet wieczorową porą. Przychodzi końcówka tego roku, początek przyszłego, gdzieś na wyjeździe. Tylko nie wiem do końca, czy z tego cokolwiek wyniknie, gdyż może on mieć, mogą was dzielić duże ilości mężczyzn, na przykład pracujący za granicą, a jak się i to może trochę kolidować. Ja mieszkam za granicą, nie mieszkam w Polsce. Mm-hmm. No to może pani na przykład przyjechać do Polski i wiem, że właśnie te kilometry, że jedna osoba za granicą, a druga osoba i wiem, że właśnie te kilometry, że jedna osoba za granicą, a druga osoba gdzieś właśnie w takich innych rejonach, czyli tutaj swoich rodzinnych. Ale to nie jest ten człowiek docelowy, nie? Ten na razie nie. Tu dopiero mi się jesień przyszłego roku, konkretny. Ten to nawet może być ciutkę młodszy od pani. Ten, który już mi się tutaj pokazuje. Ale to też od niego nie uciekać, bo tam coś jeszcze trzeba przerobić. Chociaż, no, runy tutaj wskazują, że trzeba chuchać na zimne, bo może i nawet być docelowy. Jeszcze tu nie jest powiedziane, jeżeli tutaj się on nie sprawdzi, to zaraz dają następnego, ale do 2 lat, maksimum 2,5 roku jest pani w stałym związku, bo już jest mówienie o partnerstwie. Ale jeszcze będzie krążył ktoś z przeszłości i to w wakacje przyszłego roku, czyli mężczyzna, który właściwie znikł z pani pola widzenia, który tam troszeczkę, no, dał się we znaki, ale który będzie chciał wrócić do pani taki skruszony. To nie dawać mu szansy. Nie, to ja wiem. No to człowiek... A ten człowiek, którego, no, którym sobie ułożę życie, mogłaby mi pani coś więcej powiedzieć? No zobaczymy, jaka to jest energetyka człowieka. Dobrze. Patrzymy. A mówię, ten z przeszłości naprawdę trzeba być twardą, bo pani nie jest taka do końca twarda. Ja wiem. No. To tak tylko mówi się. On będzie tutaj na litość brał. Ale zobaczmy. Jeżeli to jest ten, o którym myślę, to na pewno mnie nie weźmie. No, on tak, dał się we znaki, tam była mocna karma w tamtych relacjach, czyli nie wiem, czy na przykład zdradził panią, czy był nieuczciwy w stosunku... Bo tu była... Nie zrobił, ale był nie do końca szczery. No właśnie, jakaś nieuczciwość. No tak. Ale zaraz zobaczymy teraz tak. Jak
kim mąż będzie. Pytam już o męża. Dokładnie. Renata. Nie przeoczy, oj, rodzinne. Nie przeoczy. Nie da się przeoczyć. W ogóle długo bym... Ale on mi się za granicą teraz pokazał, czyli może i za granicą się poznacie. Tylko nie wiem do końca, czy to będzie... Może to być nawet mężczyzna, który długo mieszkał za granicą, ale tak mi się pokazuje, że może być to pochodzenia polskiego. I to jest, wie pani, że już bardzo ładne energie mi się pokazują, że tak już możecie na siebie trochę lekko trafić nawet po lutym przyszłego roku. Przede wszystkim mężczyzna samotny wewnątrz, czyli troszkę zapracowany, a jego zawód jakby jest związany z przemieszczaniem się. Dlatego jak gdyby nie miał czasu, mimo że chociaż wiekowo nie ma dużej jakiejś różnicy, ale nie miał czasu na założenie rodziny, a jedynym jego celem teraz jest, priorytetem, to właśnie ta rodzina. To co, on jeszcze rodziny nie miał, on samotny jest? Dla mnie to może być albo wdowiec, albo bardzo długo już, nie wiem, po jakimś rozstaniu, bo bardzo dawno nie miał kobiety. I wręcz tu jak mi się zobaczy Renatka, to mu się tutaj pokazuje tak jakby osoba, na którą czekał. No, nie do końca wylewna jest ta twoja druga połóweczka, więc tu trzeba będzie troszeczkę uaktywnić, że długo będzie obserwował i patrzył. A będzie starszy czy młodszy? No, on mi się pokazuje, zaraz zobaczymy dokładnie. Jakby tu wiekowo nawet mógł być podobny, ale bardzo poważnie podchodzący do życia, ale zobaczymy, czy to będzie wiekowo czy młodszy. Nie, podobny. Jeżeli starszy, no tak, starszy, ale to o ile? Nieduża różnica. Tam gdzieś około 3 lat różnica. Czyli, ale na młodzieniaszka niewyglądający, a może być rocznikiem nawet młodszy. Po prostu spracowany, o, zmęczony. Troszeczkę, trzeba go będzie... W razie będzie to już docelowy, tak? Tak, to już jest docelowy. Proszę pani, w ogóle pani życie, bym powiedziała, że tak, nie wiem, czy pani też to potwierdzi, tak gdzieś zaczyna się życie uczuciowe po 42 gdzieś tak roku życia, gdzie pani zaczyna dopiero... Zaczęłam, tak można powiedzieć, spotykać normalniejszych, nie, może partnerów to nie, ale bardziej zaczęła być asertywniejsza. Tak, to powiem pani, że to właściwie teraz się zaczęło. No, ale to tak, to jest, czyli ta transformacja była potrzebna. Tak. Dlatego tak, ten okres po 40 jest dużo lepszy niż przed 40, bo przed 40 to bym powiedziała młoda kobieta, ale dorosła, jakby miała z 80 lat. Tak życiowo z tyrana troszeczkę. Ale tutaj rodzina idzie, jak najbardziej. Dobrze. Co tam dalej jeszcze, pani Renatko? Myślę nad zmianą pracy. Czy jest to dobry pomysł? Tak, ja mówiłam, że tu najpierw zacznie się ta przeróbka życiowa od pracy. Ale zobaczymy. Sfery zawodowe Renatki. Już sfery zawodowe Renatki. No, pani też zmęczona jest ludźmi chyba, z którymi tam pani pracuje. No może trochę, no nie do końca, ale... Początek przyszłego roku to jest jak gdyby wejdzie pani na trop tej nowej pracy, ale zmiany są od właściwie okresu wiosennego. Aha, jakby do końca roku to jeszcze pani szuka, patrzy, ale na pewno zmienia pani. I znajdę tą pracę? Jest, jest ta praca. Ona mi się pokazuje zmiany w pani sferze zawodowej z początkiem roku już. Ale to bym powiedziała pierwszy kwartał przyszłego roku. I będę zadowolona z tej pracy? Zaraz spojrzymy, jak tu się pokazuje. Tak, tak, ale to się pokaże tak kwestia po 2 miesiącach. Bo na początku tak jak gdyby pani stwierdzi, że nie może w rytm tam jakiś wpaść. No nie wiem dlaczego nie, ale tak się pokazuje, jakby pani troszeczkę była zdegustowana, a później się no, zmienią prawdopodobnie, czy osoba nadrzędna nad panią i tu może być powodem, że jednak dużo, dużo będzie lepiej. Czyli pierwszy to będzie problem, nie wiem, z kierownictwem, z kimś, z kim nie będzie pani mogła się dogadać, albo tamta osoba nie będzie do dogadania. Ale będzie zmieniona i później będzie wszystko ok. Skrypt pani Renatko, to po przerwie, a ja wszystkich zapraszam już na pierwszą przerwę. Wróżka Akima, zapraszam w drodze życiowej. To ja dałem pani właśnie też skrypt, aby pani nie oglądała się w przyszłości.
przeszłość, czyli zamykamy. Niech sobie pani wyobraża, że zamykamy już w tym momencie drzwi z przeszłością i otwieramy kolejne drzwi. No i co tam pani zobaczy, to po prostu w życiu pani przyjdzie, czyli widzieć to, co chce się widzieć, a nie tego, co niekoniecznie by się chciało. To już teraz zależy od pani. O, teraz damy właśnie. Czyli aby równowaga tutaj przyszła w życiu uczuciowym. Może i to być związane, o, uczciwy, czyli ta uczciwość, żeby panią spotykała, o. I oczywiście, żeby los troszeczkę pomagał w tym pierwszym chociaż etapie tej nowej drogi życiowej, żeby no, wszystko było zgodnie z planem, z którym tam pani sobie wcześniej przyszła i który już wcześniej ustaliła. O, czy to będzie sfera zawodowa, czy to będzie sfera uczuciowa, niech pani będzie tam, gdzie być powinna. Niech się zdarzy to, co zdarzyć się powinno, czyli dajemy Kenas, Gebo, Petrio i Tivas. I również Gebo runa, ponieważ ja wiem, że czasami mogła i pani spotykać w życiu osoby, które niekoniecznie pomagały, ale czasami pani w życiu przeszkadzały, to niech pani właśnie te złe wspomnienia zostawi i sobie powie, że na dzień dzisiejszy człowiek jest dla mnie darem w ten sposób, że przyjmuję również od niego jakiekolwiek dary. Czyli szczerości, dar odpowiedzialności, pomocy, cokolwiek. Czyli uzupełniamy. Człowiek nie przeszkadza, ale po prostu mi w życiu teraz tylko przynosi, pomaga i wspiera. I nie, a przede wszystkim już nie chcę mówić, co było przed tamtymi drzwiami, które zamknęliśmy. Do tamtych spraw po prostu już nie wracamy. Już przyszły pierwsze SMS-y. Ja już czytam. Oczywiście czekam na kolejne. Paulinka. Pierwszy SMS Paulinka, 27.08.85 rocznik i Roman, 4.3.73 rocznik. Czekam na odpowiedź od tego mężczyzny w sprawie pracy. Zobaczymy, czy ją otrzymasz, tą odpowiedź. Zaraz spojrzymy. O, nie, dobry okres na podejmowanie. Już, zobaczymy. Czy Roman tutaj da pozytywną? Najpierw zobaczymy odpowiedź Paulince w sprawie pracy. Romana. No będzie troszeczkę zwlekał, ale jest ta praca. I no jeżeli czasowo, tu się pokazują od 4 dni do miesiąca, ale dajemy tą wersję optymistyczniejszą, czyli 4 dni, no, no nie chcę mówić 4 tygodnie, ale na pewno w tej pracy jesteś do końca miesiąca. Jest ta praca. Nawet nie muszę dawać skrypty przyspieszające, może runa Ansus, o, tu by się, czyli pozytywniejsze myślenie, czyli kreowanie tego, jak już jesteś w tej pracy, a nie szukanie czegoś, co niekoniecznie by cię satysfakcjonowało, czyli runę Ansus. Panie Akimo, czy runy mogą podpowiedzieć, kto z moich zmarłych najbardziej potrzebuje pomocy? Kobieta, mężczyzna, kiedy odszedł? No tak zadamy. Czy ktoś z moich zmarłych potrzebuje pomocy? Tak zadam pytanie. Basia, 22.09.56 rocznik. I zaraz zobaczymy. Na takie pytanie też można oczywiście podpowiedzieć, bo sami wiecie, że nieraz patrzę, czy ktoś przeszedł, czy ktoś nie przeszedł na tą drugą stronę z naszych bliskich. I czasami no, z różnych przyczyn tutaj jest przy nas. No, może na ten temat zacznę państwu mówić w listopadzie. Właśnie temat, co się dzieje, jak te dusze czasami no, są przez nas trzymane, a nie jest to dobre dla duszy. Spojrzymy, zobaczymy, czy obok Basi energetycznie zobaczymy, czy może jest jakaś błąkająca się duszyczka, która nie jest może odprowadzona, z różnych przyczyn tutaj jest. Zobaczymy, Basiu.
No widzę, Basiu, ty wspominasz bardzo mocno jakiegoś mężczyznę, ale ten mężczyzna już mi się pokazuje, że przeszedł na tą drugą stronę, jak i pytasz się o członków rodziny, którzy zmarli, odeszli, pytasz się, czy potrzebują, nie wiem, jakiegoś wsparcia, jakiejś swojej pomocy? Nie. Tutaj jak gdyby wszyscy przeszli na drugą stronę, no... Ty najbardziej mi tutaj samotna się pokazujesz i to bym powiedziała, to oni by powinni mi zadać pytanie, co by zrobić, żeby tutaj jakoś optymistyczniej w przyszłość patrzyła Baśka. Ale Baśka wie już, z czym to się wszystko je, że śmierci nie ma, że jest to tylko czas przejścia w inny wymiar, czyli do innego domu, do innego jak gdyby tu jestestwa, a czas rozłąki jest tylko, nie ma czasu. To jest po prostu chwila, no, która no, w sposób ziemski tylko może jest jakoś tam latami, dziesiątkami lat skonstruowana. Nie skupiaj uwagi, bo bardzo skupiasz uwagi nad jakimś mężczyzną. Bez sensu. Nie tyle bez sensu, tylko jak gdyby nie dajesz spokoju troszeczkę tej duszy. Ale pomocy nie, raczej nie. Twój uśmiech, twoje takie, bym powiedziała, pozytywne myślenie może jedynie ucieszyć właśnie te dusze, że sobie tutaj w sposób odważny dajesz radę. Bo tak samo oni by mogli powiedzieć, no jak tutaj pocieszyć, chociaż jesteś osobą bardzo silną, ale bardzo rodzinną i może tutaj być to spowodowane, że po prostu tęsknota rozdziera troszeczkę twoje serce. I słyszę, że mamy kolejnego widza. Halo, słucham. Dobry wieczór. Kłaniam się. Z tej strony Marta. Urodziłam się 20 stycznia 80 roku. 80 rok, a dobrze, Marta. Czy mogę jeszcze podać moja mama Emilia. Emilka, tak. 03 grudzień 49. Który rocznik? 49. 49, dobrze. I Martusiu, jakie pytanie do mnie? Tak, planujemy z mamą sprzedaż mieszkania w miejscu zamieszkania mojej mamy. I czy to nam się jeszcze uda w tym roku? Zobaczymy, czy Emilka, bo to jest mieszkanie mamy. Mamy, dobrze, mamy. Czy Emilka sprzeda to mieszkanie? Zaraz spojrzymy. No jak najbardziej, u was pokazują się te przeprowadzki, ale zobaczymy, czy grudzień, no grudzień bardziej niż ten listopad, grudzień, ale spojrzymy. Później luty jest takim miesiącem, no zobaczymy. Czy Emilka do końca roku uda jej się sprzedać to mieszkanie? Do końca roku. No jest szansa, to taki jakiś młody mężczyzna jakby był zainteresowany, chociaż jest pusta energia, bo następnie gdzieś tak koło lutego jest następnie zainteresowana osoba. Czyli to, bo teraz właściwie taka, tak właśnie taki młody mężczyzna, no. Właściwie rodzina. Ale młody mężczyzna się kontaktuje chyba z mamą, tak? Tak, tak. No to on już mi się pokazuje. Czyli możecie jemu sprzedać, jeżeli nie jemu, to koło lutego tutaj znów kobieta się pojawia. Dobrze, a to sprzedaż temu młodemu mężczyźnie to jest przeznaczenie. Tak, aha. Bo to jest w przeznaczeniu i on już jest, jak gdyby dlatego mówię, ponieważ to są blisko do sprawdzenia fakty, czyli to już jest realizowane. Aha. Aha, czyli to teraz najbliższe. Sprzedawać, jak najbardziej. Dobrze, dobrze. No słucham, co dalej, kochanie? Czy uda mi się założyć rodzinę w jakiejś miejscu? Ojej, czyś Marta, co za, czy uda się? Jak będzie w przyszłości moja rodzina? Och, kurczę. Ale ja jestem już długo samotna i nie mogę. No tak, 80 rocznik to już jest bardzo poważny wiek, to ja. Tak. No, ale nie mogę poznać właśnie takiego mężczyzny. Zaraz zobaczymy, co w miłości będzie się działo. Marta, jesteś teraz w roku szóstki, a jak wiemy, rok szóstki to tym bardziej potęguje tęsknotę do macierzyństwa, więc już możesz tutaj nóżkami przebierać, już możesz spoglądać na panie, które w ciąży chodzą z takim troszeczkę tęsknotą. To się rodzi, jeżeli jesteś w takim roku, to tutaj zaraz zobaczymy, tego tatusia trzeba by było znaleźć. No zobaczymy u Marty. Mhm.
No i to co mówię, to tylko w zależności jak ty uwierzysz, bo ten mężczyzna, on już w przeciągu półtora roku może być. A wręcz powiedziałam, o pięknie dziękuję za runy pokazane, już weszłaś w ten etap, gdzie jest on nakierowywany. On na razie jak gdyby jest dezorientowany, ale i również jest przyczyna, że nie macie jak gdyby się możliwości spotkać. Nie wiem dlaczego, przecież Marta, ty taka powinnaś być raczej otwartą kobietą, tak, albo za dużo w domu spędzasz czasu, albo za dużo w pracy. A to mężczyzna jest, którego ja znam? Jest możliwość, że, bo on jest już w twojej okolicy jest. Tak? Już możesz tutaj, to znaczy on może wiedzieć o tobie, ty niekoniecznie o nim. Możesz, ty jeszcze nie zwróciłaś na jego uwagę. Bo znów, no taki troszeczkę mi się tak, wyższe stanowisko jakoś, albo odpowiedzialne stanowisko, niekoniecznie o następny, mało wylewny, bardziej patrzący w ziemię niż tam w górę, w niebo. Ale jest ten mężczyzna już w twojej gdzieś tam, albo jeżeli nie już, to za moment w twojej energetyce. I ale on jakoś się ze mną skontaktuje? Musi się, bo jest runa, o tu pokazuję, jest runa, czyli przy pierwszym spotkaniu dreszcze i tobie przyjdą i jemu przyjdą dreszcze. Czyli jak najbardziej. To jest takie, no chemia po prostu zadziała. Aha, i to jakoś niedługo mogę się spodziewać. Już tak, to jest, no ja nie mogę ci powiedzieć, okay. Bo tak, jeżeli powiem, że w przeciągu na przykład 4 miesięcy, no to dziewczyna będzie dusiła się sama z lęku. Nie, dlatego ci tak daję termin roku czasu, o. To tak może być jutro, a może to być w, na przykład wakacje przyszłego roku. Ale ten mężczyzna już jest plan snuty. No właśnie, to jest mężczyzna już na docelowego partnera. Docelowego. Tak. Dobrze, a jeszcze miałabym pytanie, ponieważ kontynuuję studia podyplomowe i też tam były takie pewne problemy, czy uda mi się te studia w przyszłym roku już zakończyć, czy zdam egzamin końcowy, czy będzie bez problemów, czy jakieś tam perturbacje. Marta, już zaraz spojrzymy, jak te twoje studia. Teraz troszeczkę taka możesz być leniwa co do nauki. Tak. Taka energia tu idzie troszeczkę takiego szukania dziury w całym. O właśnie, i runy też to mówią. Ale to ja wiem, to jest wycie do księżyca. Może dzisiaj ten wieczór, to może i rzeczywiście, jeżeli go poprosisz, żeby, no biedny, jakby gdzieś już miał na ciebie namiar, a nie może dojść. I może dlatego nie możesz skupić się na tej nauce, ale jak już przyjdzie właściwie po wakacjach przyszłego roku, powiem tak, jeżeli czasami coś zaniedbasz teraz, to w przyszłym roku po wakacjach już idą tak jakby na czysto wszystko u ciebie, czyli jakbyś zakańczała błyskawicznie. No tak, bo troszeczkę, wiesz co, te takie miłostki mogą no trochę cię rozkojarzać i to już mi się pokazuje, ale romantyczna dziewczyna. Ale już wakacje, no na wakacji nie ma nauki, ale po wakacjach przyszłego roku pokazuje mi się, że w ogóle jest duży pęd twój do nauki, do wiedzy. Tak, czyli udałoby mi się w przyszłym roku zakończyć. Jak najbardziej, tak pokazuje się. A czy może się pokazuje, bo jest pewien taki kierownik tych studiów, który mi robi takie pewne problemy, czy uda mi się z tą osobą, że tak powiem, dojść do porozumienia. Ale on to wcześniej ci, kochanie, robił. To były wcześniejsze lata, bo on sam miał problem w ogóle taki jakiś międzyludzki, czyli był mało życzliwy. Tak. No i to jest, ale to jest, to trzeba popatrzeć z pryzmatu, nie jako, że on osobiście do Marty miał, tylko do wszystkich jakieś tam wąty, a w ogóle był bardzo, wtedy to już bardzo jakąś tragedię przeżywał, dlatego bym powiedziała, że taki wręcz w depresji był mężczyzną. Proszę mi powiedzieć, czyli, bo to jest kobieta, czy ta kobieta nie będzie mi robiła jakichś takich problemów osobistych? Nie. A to tak, rzeczywiście tu obok kobieta mi się pokazała, ale no, przede wszystkim jako w energii teraz ma nas, czyli lepsze współdziałanie. Spokojnie. Aha, czyli tak. A no to tym bardziej jak kobieta, jak tam problemy miała jakieś życiowo, to tym bardziej nie umiała się od tego odciąć. Czyli teraz liczyć na to, że zakończę to bez problemu. Tak, bo dla mnie u niej już właściwie wiosna tego roku tam w pewnej jej sprawy unormowały się.
ale jest troszeczkę taką osobą, no, która szczerze powiedziawszy, no nie mówię, że lubi, nie lubi, ale bardziej dogaduje się nawet z mężczyznami, prawda, niż z kobietami. Jakby trochę była zazdrosna. Czyli był taki moment, co ona tak bardzo była niegrzeczna, że tam jej, mówię, w życiu uczuciowym, partnerskim coś się takiego działo, że niekoniecznie mogła miło patrzeć na inne kobiety. A może jeszcze runy dają mi jakąś radę, jak ja mam wobec tej pani się zachowywać, czy no nie wiem... No zapytam tak runę, ale to mi się pokazuje, że... Jakaś rada, żeby to właśnie tak uniknąć konfliktu, bo, że tak powiem, te konflikty... Z niczego one powstawały. To nie na zasadzie powiedziałam, że ona tego dnia na przykład mogła mieć zły dzień, a nie chodziło o to, że ona nie lubi Marty. Nie, tu był problem w niej samej. Ale jak Marta do tej kobiety powinna podejść? Algis, ojejciuś, jak gdyby, no widzisz, z większą taką mądrością. Wybaczyć jej, przede wszystkim, tu jest energia, o, to już miała ciężkie życie, wybaczyć jej, zrozumieć i współczuć. Nie bać się jej, patrzeć jak na równoważnego człowieka, partnera, czy nie z jakimś lękiem podchodzić, przepraszam, że żyję, tylko że wiem, że ona jest, nie wiem, nauczycielką, ty jesteś uczennicą. I wszystko będzie okej, bo ona się tu pokazuje. Nie jest osobą wylewną, czyli jakieś takie ciuciuruciu, mizgliwanie się i zapieszczanie jej. To nie. Konkret. Mówimy tylko o nauce. Konkretna kobieta. No to może pomożemy raczej, żeby po tamte miłości to wszystko się uda, żeby jednak lepiej tutaj te porozumienie z tą panią znaleźć. O! Już jeszcze mana, spokojnie. Daje mi tu na końcu urs. Już. To mamy tak, Petrio, Ansus, Manas, Tivas i Urus. O, czyli Petrio, Ansus, Manas, Tivas i Urus. Powiem tak, że ten skrypt możesz również dać swojej mamie, która no może w różny sposób będzie chciała te pieniądze zainwestować po sprzedaży mieszkania, jak i również, żeby ta sprzedaż była w sposób uczciwy przeprowadzona, żeby jakiś tam niespodzianek w notariacie gdzieś tam coś nie było. Również może ten być skrypt dla twojej mamy, czyli dla Emilki. Ja dziękuję za telefon. Oczywiście, kochani, czekam na kolejne SMS-y, jak i tuż czekają kolejne SMS-y. A jeszcze właśnie tutaj dla Basi, która no tak jak i my wszyscy, szczególnie w tych minionych dniach i w tych dniach, które są przed nami, w sposób konkretny, no będziemy jednak czuli tęsknotę, bo to się nie da tak powiedzieć, że ktoś no zapomni. Nie, ta tęsknota, ona będzie, moi drodzy, zawsze gdzieś, ale i również muszę Państwu przecież i mówię zawsze Państwu, że tak samo te energie z drugiej strony martwią się i widząc nasz smutek, no to również potęguje u nich troszeczkę taką niemoc. Czyli jeżeli bardziej my sobie w życiu dajemy radę, czyli ruszamy w życiu z miejsca, to również tamte dusze mają większy spokój. O, to może dla pani Basi, runa Algis, Odala i Urus. I kolejny SMS. Akimo, droga. Oho, jak ładnie się zaczyna. Jestem Karolina, 4.5.87 rocznik. Proszę o jakieś informacje o Piotrze, 19.07.83 rok. Jaki jest? Czy coś do mnie czuje? Czy będziemy razem? Oraz następny. Powiedz, Akimo, proszę, coś o Tomaszu, 19.05.83 rocznik. Jak mu się żyje? Czy jeszcze o mnie myśli? No zaraz zobaczymy, Karolinko.
Ale ja zawsze wam mówię, jak coś się zakańcza, nie wchodzić, bo to już jedne drzwi się zamknęły. Nie otwierać, nie uchylać. No ale jeżeli leciutko tak tylko uchylę, nie do końca. No siódemka. Dobrze, czyli zobaczymy, co tam ten Piotrek. 19.07.83 rocznik. O, poważny człowiek. No zobaczymy. Piotr i Karolinka. Już podglądamy was troszeczkę. Piotr i Karolinka. Co tam jest między nimi? Karolinka, Piotr. No Karolinka mi powiedziała, ty to już jesteś zakochana. A otwieranie się na takie większe uczucie, to jeżeli chodzi o Piotra, to się dopiero zaczyna. Bardzo takie ma instynkty co do ciebie opiekuńcze, wręcz taki jakby był, chciał być odpowiedzialny za ciebie. Nie umie tego jeszcze wyrazić. Wyrazić w słowach i do końca jego takie ruchy co do ciebie, czyli sposób bycia, to jeszcze troszeczkę jak słoń, nie wiem, gdzieś w jakiejś szklarni, albo jak to się mówi, z porcelaną w sklepie. Ale jest szczery co do swoich emocji i do tego, co by chciał, żeby się wam w życiu przydarzyło. A co by chciał? Chciałby, patrzy, że mogła to by być kobieta jego życia. Oczywiście jest energia Kenas, czyli to również w dużej mierze zależy, czy ty podejmiesz tą walkę o życie razem właśnie z Piotrem. Bo Piotr jest bardzo na tak. Tu troszeczkę jest taka u niego energia powściągliwości, ale to może on właśnie odczuwać tego, no, z przeszłości twojego partnera, o którym tu powiedziałaś, bo on jeszcze mi się tam gdzieś daleko u ciebie pokazuje. Zostaw to i w żadnym wypadku nie porównuj, a w żadnym wypadku też nie wspominaj tutaj przy Piotrze, bo prawdopodobnie robisz to. I Piotr, powiem tak, jakby Piotrowi się to po prostu nie podoba. O. I jest grzeczny, więc czasami słucha to, a nie do końca chciałby słuchać. Ale to jest, czy coś czuje? No pewnie, że czuje, tak, to już powiedziałam. Czy będziecie razem? Tak, jest bardzo duża szansa, bardzo miło spojrzeć, bo ta znajomość idzie na związek, jak najbardziej. Tylko powiem tak, zostaw tamte drzwi z tą przeszłością. To może ja nie odpowiem. O Tomaszu, który jak mu się żyje, co o tobie myśli, bo to była przeszłość. Czyli żeby móc pozwolić realizować się w przyszłości w sposób naprawdę cudowny. No miło mi, że tak właściwie trzeci SMS, no i tak pięknie właściwie wasza historia życia się układa, to ciesz się tym tematem. Ja zaraz jeszcze poproszę runy i tutaj dam tobie runy, żeby właśnie pilnowały was na drodze, byście gdzieś tam nie zbłądzili. Myślami, ty szczególnie myślami, a dlaczego tak się wydarzyło. Zawsze coś jest po coś. Już daję. O. Dlatego z każdego spotkania czerpcie, ile się da. O. Jesteś na dobrym drodze, spotkałaś odpowiedniego partnera, a teraz od ciebie zależy i on spotkał odpowiednią partnerkę. Od was zależy, jak te uczucie zacznie się przeradzać. Bo ona bardzo ładnie się szczególnie zaczęło tutaj rodzić u partnera, czyli u Piotra. Bardzo ładnie. Czyli Rajdo, Lagus, Echwas i Wunio. To jest dla ciebie skrypt.
a ja miłych widzów zapraszam na kolejną przerwę. Jak wyjątkowa właściwie przed nami noc, jak to było XX lat temu. Zaczęłam mówić, że właśnie o kapłanach, a właśnie w tą noc kapłani celtyccy właśnie w tą noc chodzili również od domostw do domostw, domagając się jedzenia. Ci, którzy im na przykład odmówili, no to uwaga, byli przeklinani wręcz. Odprawiali również wtedy nad takim domownikiem, domostwami jakieś okultystyczne sztuczki. Zawieszali między innymi na drzwiach wejściowych od domu heksagramy, no, który był znakiem, no, no wiemy teraz, znakiem szatana i innych złych mocy do bezkarnego grabienia jego mieszkańców. No, w średniowieczu powstała wiara, że najlepszą porą na przepowiadanie przyszłości właśnie jest 31 październik. Prawdziwe odrodzenie starego celtyckiego święta, no, nastąpiło i to już wszyscy wiemy w Stanach Zjednoczonych, bo właśnie Amerykanie 31 października zaczęli się ubierać właśnie w kostiumy tych upiorów, tych czarownic, goblinów, diabłów, jak i również aniołów. Nikt nie składa już dzisiaj na popierze plonów tutaj ani zabitych zwierząt, jednak niezbędnym atrybutem, no, są stroje uczestników zabawy, a także, moi drodzy, liczne dekoracje, wśród których prymie już wiemy, no, te nasze latarenki z dyni. Bo to i dekoracji tych jest mnóstwa, a ona pochodzi z Irlandii i wywodzi się od nazwy Jacka od lataren. Ponieważ, zaraz Państwu opowiem, jaka to była ciekawa historia. Otóż dawno temu żył sobie człowiek właśnie o imieniu Jack, któremu właściwie, no, pierwszemu udało się oszukać samego szatana. Najpierw namówił go do wejścia na drzewo, a potem wyrzeźbił na korze znak krzyża, wiążąc jak gdyby w ten sposób diabła w pułapkę. I umówili się, że Jack uwolni diabła, jeśli przyrzeknie, że nie będzie go więcej wodził diabeł na pokuszenie. No, kiedy Jack umarł, nie wpuszczono go ani do nieba Jacka, ani właśnie do piekła. I bidula błąkał się więc po tych zaświatach, dopóki diabeł nie dał mu rozżarzonego węgiełka, tak, aby przyświecał sobie i mógł odnaleźć drogę do Stwórcy. No, smutny Jack, nie chcąc popatrzeć sobie właśnie swoich paluszków, włożył ten węgielek do wydrążonej w środku rzepy. No, nie była to akurat to, co my teraz widzimy, ale była to dawniej rzepa. Tak powstała właśnie latarenka. I na pamiątkę tej opowieści Irlandczycy robili z okazji właśnie Halloween latarnie z wydrążonych i wyciętych na kształt właśnie trupiej czaszki, właśnie rzepy. Natomiast w Ameryce Irlandii imigranci odkryli, że do tego celu lepiej nadają się na przykład wielkie pomarańczowe dynie. I teraz głównie, no, dynie są takim atrybutem, gdzie bez tej nocy nie może się dynia obyć, jak najbardziej. Ale jest to tradycja bardzo stara, tylko po prostu przez Stany Zjednoczone, przez Amerykanów, można tak powiedzieć, odkryta. Dlatego, no, czy my musimy pamiętać o tym Jacku, który tam nie mógł w tych zaświatach znaleźć drogi do Stwórcy? Nie musimy, ale możemy coś z tej, jak gdyby, tej nocy, wiedząc, że ona jest taka magiczna, że właściwie do nikogo i do niczego nie należy, no, wziąć i troszeczkę wykorzystać moc właśnie energetyki tej nocy, bo tuż Państwu powiedziałam, to już się właściwie zaczęło. A co dalej właściwie? To również dzisiaj w programie, chociaż jeszcze, no, czasu mamy dużo, a już jak Państwu obiecałam, no, troszeczkę będę chciała pomówić również o tych, co odeszli, o tych, o tym właściwie, co się dzieje również z duszami.
znajomości, nerstwo. Ale to pani jak gdyby będzie znajomości, ponieważ znajomości, no znajomości, znajomości, albo znajomości, którego znajomości nie bardzo był apodyktycznym, albo nie wiem, jak zaborcy, jakiś taki, który nie dawał pani dojść do głosu. O, może tak powiem. I tutaj jeszcze czy te leki z przeszłości, tak gdyby teraz się niwelują i przychodzi mężczyzna, gdzie przede wszystkim będzie pani swobodnie, słownie się przy nim czuła. A niekoniecznie to musi być ktoś w pani guście, o tak można powiedzieć. Rozumiem. Ale te sprawy jak gdyby zewnętrzne będą mało istotne. Rozumiem. A proszę panią, ja bym chciała się dowiedzieć, ponieważ w tej chwili jestem już 8 lat na telefonie z panem ze Stanów Zjednoczonych. A, to tak. Może... Ojej, no i właśnie. Może no bo właśnie tutaj słowo. Z tego związku będzie, bo ja odnoszę wrażenie, że on już w ogóle nie istnieje. Ja zaraz zobaczę. Zobaczymy, chyba że ktoś nowy, bo tutaj... Spojrzymy, jak on ma na imię? Stanisław. Może tu z tego coś się zacznie w końcu naradzać, bo no jest ktoś właśnie poprzez słowa. A daty zna pani Stasia? Tak, 27 styczeń 1958. 58. Ale tutaj 2 lata temu już coś z tego by mogło być. 2-3 lata temu. Ale zaraz zobaczymy. Stanisław Jedzenia. Czy to jeszcze coś jest? No ciągniecie do siebie, może coś z tego być, ale to niekoniecznie w tym roku, w tym nawet 10 roku, bardziej w 11. Rozumiem. Jeżeli nie ten, to, na, to te same układy run mi się pokazał, czyli poprzez słowo, poprzez kontakt, najpierw słowny, a później będzie, bo jest szansa, pani Zeniu, tak. Czy pani na przykład tutaj, że może w przyszłe wakacje pani odwiedzi tego mężczyznę. Aha, bo ja po prostu już zrezygnowałam z tego pana Stanisława, bo odnoszę wrażenie, że on jest osobą, no, nie bardzo wie, czego chce. No nie, nie, ale on miał ciężki moment w życiu tutaj właśnie 2 lata temu. Ale to już u was to się powinno już zacząć, bo on, powiem tak, on no może rzeczywiście sam nie wiedział, czego chce, ale tu mi się pokazuje, w wakacje przyszłego roku jakby się od nowa otwierają emocje. A, rozumiem. A nie ma on... Ale nie pokazuje mi się znów, no bo tutaj chodzi o dom rodziny. On mi się na razie pokazuje nawet w przyszłości bardziej jako znajomy partner, nie na rodzinę. Rozumiem. To też muszę już od razu powiedzieć. Czyli jako partner, ale jak jeszcze raz proszę powtórzyć? Nie na rodzinę, czyli nie na formalny związek długoterminowy. Czyli nawet jeżeli pani do niego wyjedzie, to bardziej wróci jako, nie wiem, przyjaciółka niż partnerka na życie. Aha, czyli to nie będzie jak gdyby, no nie ma tego ślubu. No nie ma. Nie ma ślubu. A proszę panią, proszę mi powiedzieć, bo ja mam teraz spotkanie w tym przyszłym tygodniu właśnie poznałam pana Jerzego. Zobaczymy Jerzy. I chciałabym po prostu wiedzieć, co z tego spotkania. Jerzy, zaraz zobaczymy. Ale nic więcej. No ale on się odezwie. Pania Jerzy, spytamy tutaj. No spodoba mu się bardziej panie. To jest baran z kwietnia. No, nie mogę mówić, że to już jest docelowy partner, ale pokazuje się, że bardzo miło by pani z nim spędzała. Czyli no spodoba mu się bardziej panie. To jest baran z kwietnia. Bo teraz w ogóle tak jest, jak rozkładałam pani na mięsie, że bardzo miło by pani z nim spędzała. Bo teraz w ogóle tak jest, jak rozkładałam pani na miłość.
kogoś, to okazują się luźne związki. I powiem tak, za szybko nie angażować się, bo nawet lepiej by było, bo to tutaj nawet tam w przyszłości, jak rozkładałam pani na miłość, to pokazują się luźne związki. I powiem tak, za szybko nie angażować się, bo nawet lepiej by było, bo tutaj nawet tam w przyszłości coś z tego by wyszło, tylko nie napalać, nie zapalać się. Rozumiem, na spokojnie. Wszystko. Bardzo na spokojnie. Ale czy to będzie dłuższy taki znajomość? Mogłoby być. Rozumiem. Mogłoby być. A proszę panią, czy coś, jakieś zmiany czekają mnie w pracy? Zaraz zobaczymy. Chociaż mówię, to jest ten najbliższy 10 rok. No, chociaż do wakacji, już po wakacjach trochę lepiej, do wakacji to takie luźne spotkanie, dlatego nie nastawiać się na tych mężczyzn. Dobrze. A później dopiero już w 11, to już ma pani partnerstwo. Rozumiem. Ale zaraz zobaczymy, zawodowo, Zenie. Bo jest tak pani, czasami tych mężczyzn szkoda i tak panią mogą, a to jeszcze raz się spotkajmy. Też ma pani, widzi pani, może sporo będzie tych mężczyzn, takich na flirty, bo ma pani wiedzieć, jakiego mężczyznę pani szuka. Ja mam wiedzieć, tak? Tak, bo na razie tak jakby pani jeszcze nie miała obrazu tego mężczyzny. Rozumiem. Mhm. Ale spojrzymy teraz zawodowo, ze mną, jedzenie. W pracy spokój. Tak. W pracy spokój, chociaż tu nerwówka przyjdzie wiosna, lato. Ale do wiosny spokojnie. A czy będzie zmiana dyrektora tam w tym? A to właśnie może być coś w przyszłym roku. Aha. I dlatego może być powiązana z tym nerwówka. A czy będzie kobieta dyrektorem, czy mężczyzna? Zobaczymy, czy kobieta, czy mężczyzna. O, no dyrektor będzie, ale czy kobieta? Raz zobaczymy. To mężczyzna bardziej mi się pokazuje, chociaż bardziej męska energia. Czyli ktoś z zewnątrz w ogóle przyjdzie? Tak. Będzie dużo strachu i niewiadomego. Rozumiem, ale nie czekam. Ale dla pani, powiem tak, nawet to na lepsze wyjdzie. Tak, może to będzie właśnie pan, z którym ja się zaprzyjaźnię bliżej właśnie. Nic nie wiadomo. Dlatego ja powiedziałam, na dzień dzisiejszy nie zakochiwać się, a pozwolić się być oczarowywaną. Rozumiem. Bo to jest pani teraz potrzebne, żeby panią trochę dowartościować. Tak. Bo ja nawet widzę w środku kompleksy. Pani Zenobio, po co? Rozumiem. Takie, taka, mówię, na zewnątrz wojowniczka, a w środku tak z niedowierzaniem patrząca na siebie w tym miejscu. Rozumiem. A proszę panią... No słucham. Proszę panią, ja bym chciała się jeszcze dowiedzieć, co jest mojemu dziecku, które jest od tygodnia chore, ma biegunkę, wymioty i zaraz tak zobaczymy, jak ma na imię. Natalia. Natalka, Nastusia. I data? 16 lipiec 1987. Aj, ona w ogóle jest w takiej energetyce, że ciężko ją diagnozować, lekarze mogą. Że zawsze nie wiadomo, co temu dziecku jest, ale zaraz zobaczymy. W tej chwili właśnie. Ale ma pani w domu starą duszę, jej, ja. No, teraz spojrzymy, co tam się w energetyce Natalki dzieje. Rzeczywiście pokazało się, że układ pokarmowy, jelita, żołądek. Ale to coś groźnego. Nie, to jest dla mnie jakieś stany, po prostu tak, dla mnie albo lekkie zatrucie, a bolą ją też stawy kości. No ona narzeka, że właśnie. No bo właśnie też przy tym mi się pokazał, dlatego nie wiem, czy co ma piernik do wiatraka, ale taka jest energetyka, że też powinny ją boleć stawy kości. Rozumiem, ale nie mam się martwić. Nie. Dla mnie to jakby czym się lekko podtruła, albo jakaś lekka, nie wiem, tam bakteria ją zaatakowała, jakiś o tutaj lekki wirusik. Rozumiem. Czy mogłaby pani jeszcze coś mi powiedzieć? Słucham. No może zamierzam iść na studia podyplomowe w przyszłym roku. Oj tak, po jesieni przyszłego roku jak najbardziej. Tak? A teraz tak, pani Zeniu, teraz to cieszyć się z życia, pić kawkę i obserwować, co życie niesie. Dobrze. Nie walczyć z nim, tylko śmiać się do niego, uśmiechać. Dobrze. Bo teraz nic pani sama nie może za bardzo z sobą zrobić. To teraz jest taki okres oczyszczający u pani, ale on jest miły. Powinna pani na jakieś wycieczki chodzić, nie wiem, jak jest możliwość wyjeżdżać, a przede wszystkim zadbać, pani Zeniu, o pani zdrowie trzeba.
Rozumiem. No, to a może ty... zrobimy na te zdrówko jeszcze. No właśnie, bardzo proszę. Bo troszeczkę jest spadek energetyczny. Mhm. No bo tak, jesteś pani taką matką Polką, czyli na zasadzie wszystko wszystkim się troszeczkę interesuje. Tak. I, no i ma pani wokół siebie tych wampirków energetycznych. Mhm, mhm. O, ale spojrzymy. Bo już Natalia, patrzę, już tak patrzę jako w przyszłość, no już kobieta, ma inny dystans. Mhm. Potrafi się odizolować, a pani tak buzię otwiera i tak się dziwi wszystkiemu. Rozumiem. Ale spojrzymy, na co Zenia ma zwrócić uwagę. Ona w zdrówku. Mhm. O, nawet to nie jest źle. Emocje, tak, tutaj to tylko emocje na razie się pokazują. Zobaczymy, co jeszcze. No troszeczkę tak, dobrze by było na jakieś gimnastyki pochodzić, bądź nie wiem, jogę, wyciszać mm-hmm. się, ale przede wszystkim, żeby coś było związane z ruchem. Z ruchem. Tak. Mm-hmm. I u pani słaby punkt wątróbka. Tak, tak. No. Mm-hmm. Czyli tutaj, ale to też ja nie chcę straszyć, tylko mówię, ja nigdy nie straszę, tylko po prostu uczulam. Rozumiem. Jeżeli mówię, że ten organ troszeczkę słabszy, to wiadomo, co trzeba z tym organem zrobić. A teraz wysyłam panią, żeby troszeczkę pani tak, no, może to być pływanie, może to być jakiś aerobik, coś związane z ruchem, o. Jakieś takie zajęcia, może to być nawet taniec, no bo przecież artystyczna w środku wibracja. Tylko no tak, powiem, jak sama pójdę, jak nie śmiała. Ale troszeczkę, bo tu mięśnia, kości takie zastygłe, no bo jak przyjdzie ten partner, no to no, żeby tutaj była gotowa Zenia. To dajemy Zeni również runy, o, żeby łapała tą równowagę. Czyli dajemy Dagas, Gebo, Urus i Echwas. O, o, o. Się ślizgają. Dagas, Gebo, Urus, Wunio, Echwas. Czyli uśmiechamy się do życia, życie uśmiecha się do nas, bo i tak my sami nie mamy teraz na nic wpływu. Bo to jest właśnie, zaczyna się czas transformacji, przemian, łapania życiowej równowagi gdzieś tak w okresie właśnie już letnim. Dlatego podchodzimy, no, nie z wielkim entuzjazmem do tego, co nam przychodzi w tym momencie, bo to może, mogą być to epizody. Ale w przyszłości te epizody mogą się dać jakiś nam postęp, nieważne, czy w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym. Czyli cieszymy się chwilą. Na przykład, no Echwas, no to też energia podróży. No, to również dobrze. Już, już, gdzie te moje SMS-y? A właśnie. Czy Ryszard, urodzony 30.04.61 rocznik, będzie miał przedłużoną rentę po nowym roku? Na co ma uważać, jeśli chodzi o zdrowie? I jak ułożą się finanse w najbliższym czasie? No już patrzę. No tak, panie Ryszardzie, rzeczywiście na zdrowie to trzeba będzie zwrócić uwagę, zaraz powiem, ale najpierw spojrzymy, czy będzie renta przedłużona panu po nowym roku. Czy Ryszardowi przedłużą rentę po nowym roku? Ale czy przedłużą, czy nie, panie Ryszardzie, zapraszam po przerwie, a państwa również za ten roku. No tutaj, panie Ryszardzie, runy podpowiadają, że niekoniecznie, a ponieważ tutaj jak gdyby zaświadczenia, które tam będą przekazane, będą udostępnione, niekoniecznie będą, powiem tak, na pana korzyść, czyli albo zrobić dokładniejszą, bo tutaj
przede wszystkim pokazuje, że jakby nie ci, co będą rozpatrywać, to stwierdzą, że jak gdyby pan jest zdrowy. Czyli no ja wiem, że pan nie jest zdrowy, zrobić bardziej konkretniejsze badania, czyli przygotować się już na dzień dzisiejszy w sposób bardziej taki formalny, to tak, to karanta będzie, ale tak jakby pan podszedł z biegu, to nie, będzie odrzucone. Moi drodzy, no w Halloween, ale przede wszystkim, no moi drodzy, jesteśmy w magicznym czasie, bo sami już wszyscy my wiemy, że w nadchodzących dniach będziemy mieli okazję, szczególnie tu chodzi mi o 1 listopada, 2 listopada, będziemy mieli okazję nie tylko do wspomnień o tych, którzy odeszli z tego świata. Moi drodzy, to wyjątkowa i również, to jest najważniejsze, niepowtarzalna szansa, by pomóc naszym zmarłym w wędrówce do Boga. I to jest chyba najważniejszy ten moment tych dni. Wystarczą nasze szczere i gorące modlitwy, by dusze naszych bliskich czasami wyrwać, wręcz tak można powiedzieć, z czeluści i umożliwić im przejście właśnie do domu, do nieba, jak to, co niektórzy mówią. Dzień 1 listopada to dzień ku czci tych wszystkich zmarłych, którzy już są w domu, w niebie i cieszą się z tego, że mogą być razem z Bogiem. Dzień natomiast 2 listopada świętujemy dzień wspomnień wszystkich zmarłych, czyli zaduszki. I wtedy, kochani, powinniśmy modlić się za tych, którzy odeszli z tego świata, ale nie poszli jeszcze właśnie do nieba. Tylko z różnych powodów właśnie trafili do tak przysłowiowego, no, czyśćca. Nasza modlitwa ma szczególnie niezwykłe znaczenie w tym momencie. Może pomóc naszym najbliższym szybciej trafić właśnie do Boga. Modlimy się, by duszom naszych bliskich zmarłych, którzy cierpią właśnie w czyśćcu, Bóg odpuścił wszystkie grzechy, by przeszły one swobodnie, te dusze, do nieba. Ja wiem, no, w życiu boimy się wielu rzeczy, bólu, starości, biedy, co niektórzy samotności, ale dla większości ludzi najstraszniejsze jest jednak chyba tutaj rozmowa o umieraniu. Śmierć wydaje się najbardziej przerażająca, a na pewno jest najbardziej nieuniknioną, i to wszyscy wiemy, rzeczą na tym świecie. Dlaczego tak bardzo się jej boimy? No dlatego, że nie chcemy opuszczać tego świata. Kurczowo trzymamy się, co niektórzy, najbliższych, mężów, żon, rodziców, przyjaciół. Tak samo postępują ci, którzy pozostają przy życiu, boją się pozostać sami i nie chcą puścić tej również osoby, która w danym momencie na przykład umiera, odchodzącej duszy. Bardzo boimy się też śmierci, gdyż przede wszystkim nie wiemy, co się z nami stanie, dokąd pójdziemy po opuszczeniu tego świata. Nie jesteśmy do tego, co niektórzy, przygotowani, ale od samego urodzenia uczono nas i cały czas się uczy najróżniejszych rzeczy. Kobiety mają swoje szkoły rodzenia. Nikt nie uczy nas natomiast rodzić uczy, ale jak umierać? Co to jest śmierć? Po co właściwie, co się dzieje po śmierci z nami? Gdybyśmy to za życia wiedzieli, uznalibyśmy, że umieranie jest czymś bardzo radosnym, szczęśliwą czasami taką chwilą, której nie tylko nie trzeba się bać, ale należy z radością czasami oczekiwać. No moi drodzy, to co powiedziałam, narodziny, śmierć, to jedno i to samo. Żeby urodzić się na ziemi, to tam po drugiej stronie również musimy w pewien sposób umrzeć. I na odwrót, żeby tam się narodzić, musimy również tutaj umrzeć. Ale to nic innego, jak tylko już Państwu wiele razy mówiłam, zmiana jednej formy istnienia w drugą. A co najważniejsze, musimy pamiętać, wszyscy należymy do Boga i nie przyszliśmy tutaj na ziemię za jakąś karę, jak twierdzą również niektórzy ludzie czy niektóre religie, ale żeby uczyć się w ziemskiej szkole. Dusza sama wybiera, kiedy i jak ma umrzeć. Może tę decyzję również zmieniać nawet w momencie śmierci. Ile razy wiemy, że cuda się zdarzają i ktoś na łożu śmierci zdrowieje.
Najczęściej dzieje się tak, gdy dusza przepracuje lekcje, dla których przybyła na ziemię. Decyduje się opuścić ziemskie ciało, bo ona już nie ma następnego planu. Każda śmierć, nawet moi drodzy, ta, która wydaje nam się najbardziej przypadkowa lub ta spowodowana nawet bardzo długoterminową chorobą, jest decyzją duszy. Dusza nie tylko nie umiera, ale tu chcę Państwu powiedzieć, że po śmierci ciała wie o wszystkim, co się dzieje wokół. Gdy dusza postanawia odejść i człowiek wtedy fizycznie umiera, świadomość ze zdziwieniem, moi drodzy, stwierdza, że nadal żyje, ponieważ dalej posiada ciało energetyczne. Pomimo, że to ciało fizyczne jest opłakiwane, zakopywane za moment w ziemi, postrzega ona siebie tak jak za życia, widzi, słyszy to, co się wokół jego byłego już ciała dzieje. I chwila ta jest taką ważną chwilą, bo również dusza nie pozostawiona jest w tym czasie sama sobie. Również jest jej udzielana pomoc. No, co dalej, moi drodzy, co się właśnie dzieje, jak już tutaj odłączymy się od tego ciała fizycznego, to moi drodzy, może w dalszej części programu ja przyjdę do SMS-ów, ale jedynie co chcę właśnie Państwu powiedzieć, że strach ma wielkie oczy, jak na przykład, tu zaczęłam mówić o szkole rodzenia, również kobiety przed porodem mają inne wyobrażenie tego wszystkiego, ale jednak później i tak decydują się na kolejne dzieci, będąc świadomym tego, co ich czeka. I tak samo jest właśnie z umieraniem. Jeżeli bylibyśmy świadomi, że to się nic nie kończy, a dopiero coś zaczyna, to również byśmy wiedzieli, jak tą chwilę bardziej przeżyć, ale tak przeżyć w sposób radośniejszy. Dziś mojego męża Dziś mojego męża zabrało pogotowie, zasłab. Kiedy wróci do zdrowia? Imię Walter, 31.10.37 rocznik. Zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ale silny teraz w miarę. Czyli to nie są jakieś kryzysowe totalnie momenty. Zaraz zobaczymy. Ale to tak, panie tutaj Walterze, jak z tym zdrówkiem, to za moment, bo słyszę, że ktoś się do nas dodzwonił. Halo, słucham. Dzień dobry. Witam serdecznie, jak na imię? Chciałabym się spytać o sprawie mojej córki urodzonej 1 listopada 1968 roku. Jak ma na imię córcia? Marzena. Marzenka, a pani ma jak na imię? Krystyna. Krysia, dobrze. Ja jestem mamą. Chciałabym się dowiedzieć, jak sobie ułoży, czy ułoży i kiedy życie powtórnie, o zdrowie, i o pracę. A proszę mi powiedzieć, czy Marzenka w tamtym roku z kimś się rozstawała? Nie, już kilka lat temu, Bo jest po rozwodzie, Tak, po rozwodzie, dobrze. Teraz zobaczymy, bo ten rozwód był jak gdyby w jej energetykę wpisany i ona mogła wcześniej wyjść za mąż, niekoniecznie trafione małżeństwo, ale to nie jest ostatnie małżeństwo, to od razu mówię. O, już wojowniczek jakiś idzie, zaraz spojrzymy. Marzenki, życie uczuciowe. Będzie. Nie jest to może taki szybki etap, bo tutaj mi się za 2,5 roku pokazuje. Chociaż na dzień dzisiejszy, czyli na ten najbliższy okres, czyli wiosna, lato przyszłego roku, jest jak gdyby możliwość poznania kogoś, z kim może się zaprzyjaźnić, zakolegować, może w ten sposób. Ale nie jest jeszcze pokazane, że z tego ma być coś docelowego. Ale dla niej bardzo przydałaby się taka przyjaźń, żeby wyjść z takiej jak gdyby samotni. Tak,
Tak. No, więc tutaj to jest no, takie bardzo optymistyczne. Marzenka już mi się pokazuje, buzię otwiera, już zaczyna się komunikować lepiej, już z kompleksu. Ale to jakiś... bardzo ciężko, te kompleksy i to no. Wszystko strasznie odbyło. Dlatego to nie jest tak, jak, że miesiąc, rok, nie. Tu jest najważniejsze, że wakacje pozwoli komuś do siebie dojść. I to jest chyba najbardziej optymistyczne. A tak za no, trzy lata widzę w jakiejś takiej relacji bliższej ją z jakimś mężczyzną i jest tu możliwość właśnie tworzenia takiego związku. Tak, związku. A teraz najważniejsze, ona się jak od nowa rodzi jako kobieta. Dlatego to jest proces dosyć taki powolny, bo ona jest nadwrażliwa, taka artystyczna dusza, bym powiedziała, że wszystko bierze dosłownie, ale no, to wymaga jeszcze na najbliższy rok, to nawet dwa lata, bym tak powiedziała, na takie znajomości dochodzące, a nie na mocne angażowanie się. Ona będzie bała się zaufać mężczyźnie, a już w ogóle mówiąc o zakochaniu, to ciężko będzie. No przez to może na przykład, bo ten mężczyzna, którym się pokazuje w wakacje przyszłego roku, ta jej powściągliwość może troszeczkę odstraszyć mężczyznę, ale ja uważam, że on może być bardzo cierpliwy i nawet bardzo długo zaczekać na to, kiedy Marzenka będzie gotowa. No właśnie, bo ona jest... I proszę... Tak, tak, co dalej było? Moje jeszcze o zdrowie przede wszystkim. Marzenki? Tak, bo dobrze. Jest właśnie potwornie szczupła i to tak... Ale no po prostu bo emocje ją zjadają. No ale to już od dłuższego czasu właściwie. Jeszcze w czasie okresie ślubu też już tak wyglądała i w sumie nic nie drgnęło, mimo że już teraz ma ciszę, spokój, jakieś takie większe... No ale to jest dziewiątka na zewnątrz, czyli to jest nadwrażliwość. To jest opiekunka wszystkich istot, i chodzących, i fruwających, i zwierząt, i ludzi. To wie pani. Od małego trzęsąca broda na widok kogokolwiek no, i trzymanie się spódnicy było. No dlatego no, nie ma się co dziwić. Ona wszystko przeżywa. Każda jej komórka, jak się cieszy, to się cieszy, ale jak się smuci, to każda komóreczka jej ciała. Ale zobaczymy, co tam w zdrówku Marzenki. Dobrze, czy coś. Ale to już jest, jej taka uroda, i tu się też pokazuje. Troszeczkę taka uroda, ale spokojnie. Zacznie na wadze przybierać. O. Po prostu ja to przeżywam, ona może nie, ale... No, trzeba jej pozwolić na swój sposób. Ona jest, tak, ale ona jest uczulona na to, No, powiem pani, problemy to emocjonalne, problem to w głowie. Przede wszystkim tutaj, jak gdyby ona miała dosyć, teraz już nie, ale wcześniej jakieś takie mocne podłączenie energetyczne i te sprawy nawet płciowe mogła mieć problemy, nie wiem, nieregularne miesiączki, stresy to mogły być i wszystko troszeczkę nawet się to umiejscowiało w układzie płciowym. No dobrze by było przebadać te hormony płciowe, o, te kobiece, bo tutaj może być tam gdzieś przyczyna, w tej również niedowadze. Słaba krążeniówka jest u niej, czyli może mieć zimne stopy, zimne ręce, ta krew tak bardzo powoli krąży u niej. A co dalej? To tutaj pani Krysiu po przerwie. Zapraszam na przerwę. No jest taką energią, gdzie no nadwrażliwą na każdym punkcie i organ każdego ciała od razu jak gdyby no pokazuje, co się dzieje w jej świecie zewnętrznym. Dlatego o tym bym powiedziała, że to gdzieś tak trzy lata temu dla mnie jakieś też stany depresyjne były silne u tej dziewczyny. Dlatego może i przedłużając ten stan, być ten stan był może jeszcze taki przedłużony. Dlatego tu z emocjami dobrze by jakaś porada psychologa by się przydała, ale przede wszystkim to, co pani wcześniej powiedziałam, zrobić badania krwi i badania hormonalne kobiece, bo problem również jest w przyczynach, niekoniecznie wewnętrznych, ale bym powiedziała bardziej psychicznych. I teraz tak, aby Marzenka trafiła na odpowiednią osobę, która no, profesjonalnie podejdzie do rzeczy, o, tutaj już daję, o, właśnie, żeby pomogła, nie zdiagnozowała, ale zdiagnoza to diagnoza, ale żeby trafiła na takiego dobrego terapeutę. O,
aby to zdrowie się poprawiało. O, to runy, czyli runa Rajdo, Lagus, Mannas, Urus i Algis. Chociaż sama uroda marzenki mi się pokazuje, nie tej kobiety takiej z wagą, nadwagą, ale raczej bym powiedziała z troszeczkę z niedowagą, to też może być jej uroda. Dlatego no, taki motylek. Ale również tu trzeba wewnętrznie ją wzmocnić. A jak ją się wewnętrznie wzmocni, osiągnie równowagę, to i również nie będzie się krępowała i spojrzy no łaskawszym okiem na mężczyzn. I jeszcze tak, dla Marzenki, co aniołki dzisiejszego, anioł twórczości. No, Marzenko, masz dużo ukrytych talentów, masz bogatą wyobraźnię, tylko jeszcze jak gdyby nie potrafisz tego uzewnętrznić. No i są przemiany. Zobaczę, co aniołki zatroskanej mamusi. Ja wiem, że tutaj jak mamy dzieci, to nieważne, czy mają roczek, czy mają 20, czy mają 120. Mama zawsze jest mamą, więc co dla Krysi anioły chcą powiedzieć? Anioł wolności, niezależności, czyli to, co ja wcześniej w runach powiedziałam, pozwolić Marzence troszeczkę dać tej wolności, niezależności. Jeżeli nawet no, na kamyku jakimś tam się przewróci, to się stanie dziewczynka i pójdzie dalej. Bo jakby pani troszeczkę za bardzo ten klosz nad nią cały czas trzymała, a to nie jest dla niej dobre. O, energia zaświatów, o jaką intuicyjną jest pani kobietą. Ma zaufać pani. Przede wszystkim anioł mówi, idzie anioł zaufania. Ma pani zaufać Marzence, że ona sobie sama krzywdy na pewno nie zrobi. Świat również, czyli no to na zasadzie tutaj jak sterylnie czasami chowamy dzieci, noworodki, czasami jakaś bakteryjka nawet na zdrowie im wyjdzie. I jeszcze skrypt dla Marzenki. A, skrypt już był. Dobrze, chciałam przejść do SMS-ów. Aha, no tak, do pana Waltera. Dobrze, zobaczymy, jak tam kondycja. Bo zabrało go dzisiaj pogotowie, za słaby. Czy to akurat aura pogodowa, czy to coś poważniejszego? Zaraz zobaczymy. Pana Waltera. Oj, emocje były dosyć duże. Tu z krążeniem, ale spokojnie. Tu dużo było emocji, jak gdyby z tego względu, czyli niewydolność troszeczkę. Nie, zagrożeń jakichś takich nie ma. I teraz kolejny SMS. Czy poprawi się moja sytuacja finansowa? Pracuję, ale nie wiem, co dalej, pyta się Grażynka, 31.12.79 rocznik. Ale pani Grażynko, za moment, bo słyszę, że ktoś się łączy ze mną. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Witam, kto z drugiej strony? Izaura. Izaura, bardzo ładnie. I data urodzenia? 23 maj. Tak. 1985. 85. To na cześć tej Izaury, tak, dali rodzice? Tak. No, no, to byli fanami chyba serialu. No dobrze. Porządna była kobieta, więc tu dobre intencje mieli. Jakie pytanie, pani Zauro? Ja się staram przy pani o dziecko i chciałam się dowiedzieć coś, czy jest to możliwe. Jakoś. Zaraz zobaczymy. W ogóle w twojej energetyce to widzisz, na zewnątrz niby Izaura spokojna, a w środku wulkan. Jakbyś nie mogła na miejscu nie tyle usiedzieć, ale wszystko cię wytrąca z równowagi. No jakie ziółka trzeba by było czasami popić. Wiesz o tym, że za szybko chcesz już natychmiast. I to jak gdyby też może powodować, że... A ile się starasz o dziecko? Już 27 miesięcy. No to nieźle, ale za bardzo, tak bym powiem, emocjonujesz się. Dzieci nie są od emocji. Biorą się, ale zobaczymy. Bo ja tutaj widzę, no, nawet dwójkę. O, aż mi tu skaczą. Tylko no jest na razie jak gdyby wstrzymane twoje macierzyństwo. Zaraz zobaczymy. Izaura jako mamusia. Co tutaj będzie? No, proszę, już to dziecko powinno iść.
Ale wiesz co, problem nie do końca jest u ciebie, ja bym problem widziała u męża, troszeczkę u partnera. O. A mąż się badał? Tak. Tutaj u niego jakieś stany zapalne, o. Ale jest, no, jest już duszyczka chłopczyka przy was. No, nie chcę mówić, że to chłopczyk będzie, ale silna energia. I w przeciągu, dla mnie tak, do, nie chcę powiedzieć, że do roku, bo też dat nie chcę podawać, to podam do 3 lat, na pewno tutaj jedno dziecko przychodzi, ale w waszej energetyce, twojej energetyce jest 2 dzieci. I tak ładnie się pokazał i chłopiec, dziewczynka, że najpierw to może... Jeszcze, tak? Jeszcze będę musiała czekać, tak? Emocje. Na dzień dzisiejszy to dużo emocji i również tak mi się pokazuje, żeby jak słabą kondycję plemnikową ma mąż. Aha. No, czyli jakby nie na dzień dzisiejszy problem w kobiecie, problem lekki jakby był w mężczyźnie, a u ciebie w tych emocjach. Jakbyś się już przestraszyła, że Boże, ja już nie będę mamusią. Nie, bo ty się rozchodzi, że nawet przeszłam operację na kobiece z prawej i nadal nic nie ma. Będzie. A jest wszystko to. Dobrze, po prostu lekarze nawet sami nie wiedzą, co nie. Nie, bo jest, dla mnie emocje się pokazują, czyli o tutaj, tu mocna runa, bo tu Rizas, ona to jest prokreacji, to jest o jejciu, szał niebieskich ciał, ona jest odwrócona, czyli na zasadzie jak emocje opadną, wszystko będzie dobrze. No i trochę wzmocnić tą jakąś jakość plemników męża. Bo one takie coś leniwe, coś im się do tego jajeczka nie chce dojść. No dobrze. Ja dam zaraz i założę skrypt. Jak tak pracują, no to żeby z tej pracy coś wyszło. Już. O. Tutaj skrypt dajemy mocny. O właśnie. Czyli dajemy Turizas, Ingwas, Berkano i Lagus. Spokojnie. Dzieciątko będzie i tu później następne będzie. Mama z emocji się odblokuje. A tutaj tatuś może bardziej zdrowszy, jak przez moment taki poprowadzi tryb życia. No, to i te plemniki będą bardziej żywsze. To jeszcze tak mogę poradzić. I zaczęłam czytać SMS pani Grażynki. Tak, pani Grażynko, zaraz zobaczymy, jak tu kondycja finansowa u pani będzie, czy nadal pani popracuje tam, gdzie pani pracuje. Zobaczymy, co się dzieje. Spojrzymy. Jak tam sprawy finansowe, zawodowe, Grażynki? O, troszeczkę. Zobaczymy sytuację. O, aż uciekają, ale się boi dziewczyna. Pani Grażynko, będzie poprawa, ale tu też będzie zmiana pracy, końcówka 10, może 11 rok. I pewne rzeczy już mogą się u pani poprawie zawodowej być już w wakacje tego roku. Wiosna, wakacje, tu może być już nowa wręcz praca. Czyli jak gdyby w tej pracy, w której pani jest, to jak gdyby zbliżała się do końca pani wędrówka. A idzie nowa praca, dużo lepsza finansowo. Już się rozglądać. Już się rozglądać, chociaż tutaj mi się pokazuje, że te zmiany typowo fizyczne to mogą być dopiero wakacje, po wakacjach przyszłego roku. Bo no, w tej aktualnej pracy kondycja finansowa jest bardzo nieciekawa. Wręcz bym powiedziała, nie tylko dla pani nieciekawa, ale i dla całej firmy. To pomożemy runami. No, żeby już z
znalazła się w miejscu, gdzie te finanse, chociaż niekoniecznie to musi być jakaś docelowa, konkretna praca, ale gdzie poprawa będzie finansowa, taka znacząca. Mhm. O. Właśnie. Bo tutaj nieciekawie. Rzeczywiście pani. No, pani pracuje, a nie wie co dalej. No bo czuje już pani, a ma pani dużą intuicję, że tu coś się zakańcza. Jakiś etap, ale idzie dużo lepszy etap. Mamy tak, runę rajdo, czyli mentalnie i urósł ma pani przekroczyć ten próg swojej aktualnej pracy, zakładu. Bo ja wiem, czasami boimy się nowości, będąc nawet w czymś, co nie przynosi nam nawet godnego życia. Dlatego mentalnie musi pani wyzwolić swoje myśli na przekroczenie Itivas i Alkis. O, i tak będzie. Czy i kiedy zamieszkamy razem z Robertem? I jak się będzie układało między nami? Tereska pyta się, 6.12.71 rocznik, a ten szczęśliwiec to Robert, z którym chce zamieszkać Tereska. Robert, 26.07.71 rocznik. I zaraz zobaczymy. No pewnie, że szczęśliwiec taką artystkę ma w domu. No tak, ale Robert, tak, no u Roberta się zmiany zamieszkania pokazują, ale tak powiem, tak daj troszeczkę mu na luz, bo on może mieć trochę takie muchy w nosie, tak niekoniecznie będzie tym mężczyzną, jakim oczekuje, że powinien być. On się powoli wdraża w partnerstwo, bardzo powoli. Zobaczymy. Robert, ale to znów musi zaczekać Terenia, bo słyszę, że łączymy się. I z kim się łączymy? Halo, słucham. Dobry wieczór. Kłaniam się, jak na imię? Mariola. Mariolka. I data urodzenia? 9.4. Tak. 1965. 65. I co Mariolko patrzy? Znaczy chodzi mi, wie pani, głównie o moje małżeństwo, mojego męża. Jest za granicą. Tak. I ja bym chciała się dowiedzieć, czy on mnie czasami nie oszukuje, albo kogoś nie ma. Czy no zobaczymy, jak ten piękny ma na imię. Jacek. Jacek. Zobaczymy, czy jest godny Marioli. I data Jacka? 22. Tak. 04. Tak. 1965. Ale jego kochanką to praca jest największą. Wie pani o tym, że on by tutaj bez pracy to jejciuś. No ja wiem. No, co też ta kobieta myśli? No dobrze, jak myśli, no to patrzymy, ale on tutaj w pracy i poza pracą myśli tylko o pracy. O tak bym go nazwała. Bardzo rodzinny. Może niekoniecznie wylewny, mówiący, ale tam powinien co jakiś czas jakieś tam paczki wam słać, a coś co materialnego, bo on wyraża uczucia poprzez materię, czyli coś kupi, coś da, to tutaj nie trzeba na jakieś wiersze z jego strony czekać, bo pani się nie doczeka, ale na jakieś czekoladki, jakieś suweniry to na pewno. Tak. Ale zobaczymy, Jacek, Mariolka, bo Mariolka ma nieczyste myśli. Trzeba kobietę tutaj ratować, a Jacka też. No zobaczymy. Jacek, Mariolka. On jest samotny tam bardzo. I wie cały pani, czas on myśli o pieniądzach, wie pani? Bo wie pani, po prostu może to stres, tak, że ja takie mam myśli, może, bo po nie, prostu... nikogo nie ma, ale on ma cały czas, że brak kasy. On by jak najszybciej chciał, nie wiem, zarobić, żebyście byli razem i to jest tylko to. Ale nie ma nikogo w jego... Nie ma nikogo. A wręcz bym powiedziała, że jest tak, nie wiem, no w środowisku za takiego ponuraka troszeczkę uważanego, za stroniącego od jakichś uciech. On jakby w tamtym roku to strasznie przeżywał rozłąkę. Bardzo. Nie, spokojnie. Dla mnie to cały czas myśli, ile zarobi i jak z tego co zarobi, co wam kupi. O.
Ale nieraz, nie, jak telefonujecie ze sobą, właśnie nie snuje tych planów, bo on tymi planami tylko żyje. No, głównie jest powód, do którego mąż wyjechał, to jest prawda. Tylko po prostu jak był na tydzień w domu, taki nie wiem, czy to był stres, takie po prostu odczucia po wyjeździe. Stres duży. Może ja po prostu byłam w błędzie, prawda? Duży stres. On był po prostu nieszczęśliwy, że niepotrzebnie może sama się nakręca, no, prawda? Dla mnie się pani nakręca. I tu bez sensu, bo na sercu jest pokazane, jakby pani w takiej energii głupca była, że już sama nie wiem, co o tym myśleć. Z drugiej strony, no, nie, no, nie ma nawet powodu. A wręcz bym powiedziała, że więcej się z nim kontaktować, bo on jest osobą, która nie okazuje, ale tak, nieraz więcej potrzebuje dobrego słowa, że jejciuś, jestem ci wdzięczna. Docenić go, bo on jest bardzo cichym mężczyzną. No, bo bałam się, że może ktoś się pojawił i może to jest... Nie, ale w ogóle ten taki, on będzie zmieniał miejsce zamieszkania albo pracę? Znaczy w tej chwili to nie raczej. Bo to znaczy w przeciągu tutaj mi się pół roku może zmienić na coś ciekawszego, lepszego. No chciałabym, żeby właśnie lepsza ta praca była niż bo teraz obecnie. Tą pracę, którą miał, która jest może, to tak bym powiedziała, że bardzo dużo czasu w tej pracy spędza. Tak, tak, tak. Czyli gdzie jemu tam jakieś amory w głowie, jemu tylko wyspać się w głowie. Aha. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo. Dobranoc. Dobranoc. No i dobrze by było, Jacek, żeby zmienił tą pracę, bo to jest, no, nie przyszliśmy, no chociaż, no, co niektórzy przyszli. Ty nie masz lekkiej drogi życiowej, wszystko własnymi rączkami wypracowane. No i tak, jeszcze tutaj ta intuicja, tylko nie w tym kierunku Mariolki, co trzeba, no może komplikować troszeczkę. To może damy tutaj, żebyście lepiej komunikowali się właśnie o tych rozterkach. Czasami mówili, czasami trzeba prosto z mostu powiedzieć, że coś tak czuję i tak siak. O, Petrio, o, otwieramy. Nawet dla tego powodu, żeby spokojniej spać, warto do mnie zadzwonić. O, właśnie, proszę. Pani Mariolko, Petrio, Kenas, Ansus, Wunio i Echwas. Otwierać się na to, co tam w duszy gra, mówić. Nawet, no, jeden SMS i jedno miłe słowo, powiem tak, powoduje, że Jackowi jest tam lżej. Bo jemu nawet jest gorzej niż pani. Bo, no, wiadomo, w jakim celu wyjechał, ale to jest również bardzo rodzinna osoba i bardzo tradycjonalista. Czyli nie, ja nie widzę jego życia za granicą. To jest jak gdyby z korzeni gdzieś był wyrwany. Jego serce cały czas jest przy domu. Bo ten ostatni miesiąc, to bym powiedziała, wręcz takie były troszeczkę i w tym może momencie, kiedy był u pani, czyli wrócił do domu, to jakieś takie depresyjne. No dobrze. No i tak, zaczęłam czytać SMS-a. A, Robert i Terenia. Dobrze, co tutaj będzie? Robert i Tereska. Już teraz tu patrzymy. Robert i Terenia. Robert i Terenia. Robert i Tereska. Co ten Robert myśli? Terenia, Robert. O, no i to samo właśnie, co wcześniej chyba już zaczęłam mówić, że trzeba trochę Robertowi dać na luz. Na tej zasadzie, że on sam nie wie, czego chce i z tym wspólnym zamieszkaniem to jeszcze może być troszeczkę przekładanie w czasie. Ale, o, jaki książkowy wręcz związek karmiczny z przeznaczenia, gdzie czasami usta milczą, a dusze wręcz nie mogą od siebie się oderwać i tak to tutaj wygląda. Powiem tak, nie naciskaj tak mocno na te wspólne zamieszkanie, bo tak jakby troszeczkę wolności, niezależności jeszcze Robert chciał mieć. Widocznie ta znajomość wasza, znajomość, relacje wasze są jeszcze w krótkim terminie. A Robert jest taką osobą, która musi być pewna. On ma czasami właśnie dłuższy taki rozbieg,
do tego startu. Dlatego pozwól mu, nie naciskaj, kiedy, co i jak. No, bo tak mi się tutaj pokazuje, że możecie w przyszłości, ale to nie jest zamieszkać razem, ale to nie jest teraz. On ma problem tutaj jakiś zawodowy, mi się pokazują, bardzo przyziemny. I boi się, że na przykład wspólne zamieszkanie spowoduje, że no nie wiem, w czymś się nie sprawdzi. Jeżeli będzie on już pewny swojej odpowiedzialności, obowiązkowości, to tak, jak najbardziej, to będzie jego decyzja. A teraz tak, powiem tak, bardziej jemu pomagaj. Zobaczymy, co aniołki jeszcze chcą dopowiedzieć. O, więcej radości, ciepła, czyli nie suszenia głowy, kiedy, co i jak. O, już ładnie runy właśnie, nie runy, aniołki dopowiedziały to, co jeszcze runy powiedziały, czyli anioły dopowiadają, aby tak, aby Terenia, właśnie, aby Terenia bardziej była usatysfakcjonowana czymkolwiek Robert, no tutaj, przejawi inicjatywę. Bardziej masz być na dzień dzisiejszy empatyczna, taka przyjacielka, przyjaciółką bardziej niż taką osobą, która już nie wiem, buduje dom, rodzinę. Nie, bo nie potrzebuje na dzień dzisiejszy partnerki, tylko przyjaciółki. I również ma pani być troszeczkę taka ostrożna i konsekwentna w działaniach, taka rozważna. Czyli nie mieć tysiące pomysłów, które są no, pomysłami nierealnymi, ale mieć jeden pomysł i trzymać się tego pomysłu, żeby nie, bo dla mnie to jakby pani tak dużo mówi temu Robertowi, co by chciała, jak by chciała, że chłopak dla mnie to jest troszeczkę przerażony, pomalutku, żeby on tak trochę ochłonął i będzie okej. I będą żyli i długo i szczęśliwi. Ach, to jeszcze runami pomożemy. O. Taką równowagę im troszeczkę dajemy. Czasami w niedziałaniu również jest bardzo dobre działanie. O, tu w środku chciałam. Ale żeby w waszych relacjach, dajemy dlatego runę Echwas, był postęp, czyli żeby te relacje się rozwijały. Czyli dajemy Ise, Gebo, Echwas i Odala. Isa, Gebo, Echwas i Odala. Idealnie na ten moment te runy są. I teraz ja, Elżbieta, urodzona 19.03.85 rocznik, otrzymałam propozycję pracy w niepełnym wymiarze godzin. Czy warto ją podjąć? Pani Eluniu, po przerwie. Zapraszam na przerwę. I witam 0700 483 33. Drodzy, to telefony stacjonarne, telefon stacjonarny tutaj do mnie. Pytajcie runy, co tylko tutaj do myśli wam dojdzie, czyli o miłość, o finanse, o te sprawy widzialne, niewidzialne. Również możecie pytać dla Polonii numer 00 48 22 523 20 32 i również dla sieci komórek gwiazdka 720 81 71, a SMS-y wpisujemy EZO 73 212. Tu już zaczęłam, no, przed którąś przerwą rozmawiać z Państwem, mówić, że wiemy jak rodzić dzieci, a nie wiemy do końca czym jest umieranie. Jak, co się, no, większość osób nie wie, czy to, co widzimy, patrzymy w lustrze, jest czymś ważnym, czy może coś innego jest ważniejsze. Grzebiemy ciało, czyli ciało fizyczne, a już zaczęłam Państwu mówić, że to ciało
energetyczna pozostaje. I w momencie przechodzenia na drugą stronę panuje bardzo świętna atmosfera, pełna takiego radosnego wręcz oczekiwania duszy przed wielką podróżą. Teraz dusza jest już wolna, cieszy się od ziemskich spraw. I w asyście, ona nie jest sama, w asyście kochających istot powoli właśnie przesuwa się w kierunku światła promieniującego. I to już nieraz opowieści słyszycie miłością i szczęściem. Czymś, od czego nie chce człowiekowi duszy się oderwać. Czuje się przede wszystkim bezpieczna. Wie bowiem, właśnie, dusza to czuje, wie, że jest kochana i co najważniejsze, jest tam na górze oczekiwana, czyli rodzi się na nowo. Dusze, które w momencie śmierci były wyczerpane, na przykład chorobą, nieświadome czy półprzytomne, gdyż na przykład otrzymywały środki silne, przeciwbólowe, teraz również otrzymują specjalną pomoc. Można porównać ją wręcz do pomocy lekarskiej tutaj na ziemi. Ma ona za zadanie na przykład przywrócić duchowi siłę, aby umożliwić mu dalszą drogę. Wszyscy, moi drodzy, prędzej czy później musimy zmierzyć się z problemem własnej śmierci. Dla kultur wschodu rozmowa o śmierci, o tym, co nas po niej spotyka, jest sprawą zupełnie normalną. Wiedzą o tym nawet małe dzieci, rozmawiają o tym. Taka postawa sprawia, że śmierć w życiu nas nie zaskakuje. Dlatego ja uważam, że warto ten zwyczaj rozmowy przenieść do kultury również zachodniej. O ile mniej, moi drodzy, byłoby wtedy samotnie błąkających się bezradnie, szukających wyjścia z przestrzeni duchu, zupełnie nie wiedzących, co ze sobą zrobić, nie znajdujących nigdzie ratunku w niezrozumianej dla siebie czasami sytuacji. Każda dusza doskonale wie, kiedy umrze, ile ma jeszcze czasu do końca swojej misji tutaj ziemskiej. Nasz strach jest zupełnie, moi drodzy, bezpodstawny. Trzeba sobie, moi drodzy, uzmysłowić, że dopóki boimy się śmierci, dopóty żyjemy tylko połowicznie, bo żyjemy w strachu. W takim życiu nie będzie dojść energii, bo ona jest tam wyczerpana, na ten strach. Nie będzie energii na zrealizowanie prawdziwych celów, dla których tutaj przyszliśmy. Strach będzie nam podcinał skrzydła. A jak tutaj my mamy żyć bez skrzydeł? Nie polecimy dość wysoko, bo będziemy się bali, że za moment spadniemy. Inaczej jest, gdy oswoimy się z istotą śmierci i przestaniemy się po prostu jej bać. Nie tylko jej, ale i czegokolwiek innego. Bo ja uważam, że jeżeli ktoś nie boi się śmierci, to już wie, że niczego innego nie musi się obawiać. Bo to jest właściwie największy strach przed tym, co będzie dalej. Możemy się wtedy snuć plany i wzbijać się ponad przeciętność, realizować to, co mamy do zrealizowania. Wszystko będzie robiło się wtedy łatwiej, lekko, przyjemniej. Gdy dusza ostatecznie zdecyduje się odejść, nic nie zdaje jej tutaj zatrzymać. Jeżeli dusza nie wykonała jeszcze swojego planu, albo jeszcze chociaż jest najmniejszy jakiś cień nadziei, że może go na przykład wykonać, to dusza nie odejdzie. To nie ma takiej możliwości. Człowiek może być beznadziejnie chory, a medycyna nie dawać mu wręcz żadnej nadziei na wyleczenie. Ale jeżeli jest mu pisane zostać, to będą to cudowne uzdrowienia i one się dzieją w życiu. Często sama staramy się ratować ludzi młodych. Myślimy, że mógłby jeszcze pożyć, że mają jeszcze na przykład te osoby tyle do zrobienia. Ale to czasami właśnie To jest prawda, ale to jest z pozycji duszy błędne rozumienie. Wiek nie ma dla duszy żadnego znaczenia, czy mamy rok, czy mamy 100 lat. Czasami dusza przychodzi na świat tylko po to, żeby dokończyć jedną malutką lekcję i potrzebuje czasami zaledwie kilku lat życia. Dlatego, moi drodzy, umierają czasami dzieci. Ale jeżeli ich drodze życiowej właśnie jest taki krótki terminarz, mieli tylko coś konkretnego, jednego przepracować,
przepracowują, odchodzą, nie mają dalszego jak gdyby planu tutaj na ziemię. No, jesteśmy w wyjątkowym teraz właśnie momencie, już Państwu mówiłam, jak ważna jest nasza modlitwa, jak ważne są wspomnienia o tych, którzy odeszli, ale i oni wiemy, że tutaj na ten moment również czasami mają przepustki, przychodzą, podglądają, patrzą i również cieszą się, jeżeli widzą rodziny bliskich, uśmiechniętych. Wiem, że tutaj nasz uśmiech daje im wiarę, że za moment i tak się wszyscy spotkamy i będziemy mogli sobie jak tutaj na ziemi, tam i również na górze poplotkować, jak to strach miał wielkie oczy. I słyszę, że mamy widza. Halo, halo, słucham. Dobry wieczór, Pani. Kłaniam się. Jak na imię? Bogusława. Bogusia. I data urodzenia, Pani Bogusia. 31.12.68. 68. I co podglądamy? Chciałam zapytać o swoje zdrowie, czy uda mi się wrócić do zdrowia, tak jak jestem w tej chwili na lekach. No i w ogóle jakieś jeszcze terapie mi się pokazują, badania przed Panią, jakieś lekkie zabiegi. To znaczy już były. Były? No bo tutaj jeszcze jak gdyby kontynuacja może być, to może akurat badania końcowe z dobrą diagnozą. To jakby Pani była, no nie wiem, nie tyle przed dzień, ale jeszcze przed jakimiś ważnymi badaniami. Ale zobaczymy, Bogusia zdrowotna. Już spojrzymy. Pani Jakimo, ja chciałam jeszcze zapytać, póki nas nie rozłączą. No, mam takie wrażenie, jakby ktoś się podłączył do mnie. Spojrzymy. Energetycznie to ja już nawet jak na zdrowie patrzę, to widzę. Już spojrzymy na zdrówko. No tak, i teraz te diagnozy bardzo ważne są dla Pani. W ogóle ma Pani przyblokowaną czakrę gardła. Nie wiem, czy to Pani czuje, ale jest dosyć mocno przyblokowana. Nie wiem, czy tam się też u Pani coś dzieje. Ale tak. To może ze stresu. No może być. No stresy jak stresy, ale jakieś takie emocjonalne dołki, depresyjki lekko. Niewydolność, krążeniówka tutaj jest u Pani. Krew mi się pokazuje, czy tylko coś z krwią, niewydolności. Kręgosłup, układ pokarmowy, to też wszystko jak gdyby ze stresami może być na dzień dzisiejszy również. Oj, na starsze lata tutaj dbać o kości, stawy, bo reumatyzm może dokuczać. Już doskwiera. Już do, no, młoda kobieta, jeja. A to chyba genetycznie. Każdy tam musi napracować się. Druga kwestia, główne tętnice aorty. Tutaj, czyli wszystko jak gdyby, powiedziałam wcześniej, krążenie i teraz też mi się pokazuje niewydolność, o, naczyniowo-sercowa, ale zagrożeń życiowych nie, tylko widzę jak gdyby momenty przeszkadzające Pani, przeszkadzające wygodniej i tak zdrowo żyć, o. Ale zagrażające coś życiu? Nie. Teraz nie troszeczkę. Poważnego. Nie, nie, nie. Zobaczyć sobie może tutaj, bo cały czas ta, zaczęło mi się od blokady gardła. To może być, nie wiem, czy niech Pani przebada tarczycę, czy ewentualnie należałoby przebadać w ogóle gospodarkę hormonalną. Bo jakby też hormony źle u Pani pracowały i tak się pokazują takie Pani, jakby Pani siły nie miała. O. Bo jest taka słabe wysypianie się, słabe krążenie, ale to też właśnie z układem naczyniowo-sercowym się wiążące. Oj, coś jeszcze Pani Bogusia pytała. No i co, kim jest głowy wyfrunęło? Ale jeszcze zobaczę, co by Bogusi tak sama od siebie dopowiedzieć runy chciały. No, leciało mi. O zdrowie. Ojej. Spojrzymy, co same runy by chciały dopowiedzieć Bogusi. Aj, no jest to podłączenie. No już przyszło, no właśnie. Same runy podpowiedziały, jakiś mężczyzna z przeszłości, mężczyzna niekoniecznie z rodziny, ale którego Pani znała, jest mocno, układ pokarmowy mi się tam lekko zaznaczył, ale tutaj bardziej przy wątrobie. Jeżeli jakieś dolegliwości były w okolicy wątroby, to tutaj jak gdyby stąd najbardziej jest czerpana energia. Ja zaraz zobaczę, czy ten duszek... Jeżeli może pamięcią Pani sięgnąć mężczyzna, który był emocjonalnie troszeczkę z Panią związany. No i zaraz zobaczymy, co to za duszka, bo jest...
A, błądzący, błądzący, to niekoniecznie go pani zna. Niekoniecznie, zaraz zobaczymy, co on. No, jest w takim etapie, że troszeczkę może pobierać energię, taki uciążliwy, ale nieszkodzący. Zobaczymy, czy on, bo on tak się pokazał, czy on aktualnie jest. No, ciutkę, tak bym powiedziała, ciutkę jest. Czy przejdzie, kiedy on tutaj przejdzie. No, troszeczkę popracujemy, pani Bogusiu, i może rzeczywiście za 2 tygodnie pani się poczuć lżej. Ale dobrze by było, no, energetycznie. Tu może pani nawet sama troszeczkę energetycznie się oczyścić, no nie wiem, kąpiele solne, chociaż to nie do końca. Ale ma pani również, bo tu cały czas ta wątroba, ta przeszłość, albo ktoś kiedyś panią skrzywdził, ma do kogoś pani jakąś tam urazę i to wszystko też pielęgnuje właśnie na tej wątrobie. Puścić coś, komuś przebaczyć, a jeżeli ten ktoś może nie żyje, no to tutaj no jest taka możliwość, żeby odciąć tą energię właśnie, niekoniecznie dzisiejszej nocy, ale przez te najbliższe 2 dni. No, ja zapomniałam, ale runy podpowiedziały. Ja zaraz dam taki pani troszeczkę skrypt bardziej ochronny, żeby pani się odcięła. Czasami człowiek mówi, nie myśli, ale te myśli same przychodzą. Jak tu nie myśleć, jako? Już dajemy. To się tak nie da. Na uzdrowienie. To się tak nie da. Czyli dajemy tak. Hagal, Ansus, Naudis i Lagus. Troszeczkę właśnie odcinamy. Może pani coś nawet zapomniała. Chociaż tutaj dusza błądząca mi się pokazała. Niech pani na cmentarzach, no, pali się przy krzyżach, świece. Niech pani właśnie tych błądzących, które nie znają miejsca, możliwości przejścia, niech tutaj pani się modli po prostu za tę duszę, za tą duszę, szczególnie jedną, żeby znalazła tą drogę do Boga. Poprosić nawet swojego anioła, przewodników, żeby pomógł tej duszy przejść. I ona może, bo tutaj mi się... A, może i dlatego, że jest teraz taki energetyczny okres na przechodzenie. Ale dobrze, że Bogusia się dodzwoniła. Bardzo dobrze. A właśnie, tu sobie zaznaczyłam. Elżbietka, 19.3.85 rocznik. Otrzymałam propozycję pracy w niepełnym wymiarze godzin. Czy warto ją podjąć? Zaraz zobaczymy, czy to warto podjąć. I tu dużo będziesz miała propozycji, czyli możesz podjąć za moment, coś innego ci się trafi, czyli jeżeli to czasowo nie będzie podpisane, że upoważnia cię tu przez ty jakiś czas pracować, to spokojnie, no aż sobie losamo, możesz, bo za moment idą, ale jeszcze tak dokładniej obejrzę. Dzisiaj runy, no są chochliki, noc się zaczęła, kochani. Mnie też czeka dzisiaj podróż do Łodzi, a w międzyczasie będę przejeżdżała koło paru cmentarzy, czyli może być dzisiaj, no, wesoło, po prostu wesoło. Obok, nie przez cmentarze, tylko obok będę przejeżdżała. Ale zobaczymy, czy Ela powinna podjąć tą pracę w niepełnym wymiarze. Możesz ją, Elu, podjąć, ale rzeczywiście tu za moment idzie inna, lepsza propozycja. Tak jakbyś mogła, jeżeli ją teraz podejmujesz, popracujesz nawet 2-3 miesiące, idzie coś nowego, lepszego. Żeby nie nudzić się, o, ale za moment idzie coś ciekawszego. I to też troszeczkę cię wyrwie z jakiejś monotonii. Ale idzie. To może ja tak jeszcze taki skrypt dam, żeby może szybciej ta następna propozycja się znalazła. O,
konkretniejsza. Właśnie. O. Czyli dajemy. O. Czyli dajemy tak. Tibas, fechu, tak. Manas i alegis. Tutaj dla ciebie. Bo również dlaczego fechu i manas, patrząc w energetyce, w jakiej jesteś, no właśnie, to jest rok również dla ciebie taki troszeczkę szkolenia, doszkalania się. Może trafiając na jakąś konkretną propozycję zawodową, która no, może na dzień dzisiejszy nie będzie aż tak satysfakcjonująca, ale pozwoli ci dalej rozwijać się, nie wiem, w tej dziedzinie, uczyć się, o, żeby później, jeżeli na przykład najpierw jakaś funkcja podrzędna, to później będą dosyć takie funkcje bardziej na wyższych stanowiskach. Ale te inne propozycje będą ci się sypać, jak najbardziej. Mhm. A, anioł sprawiedliwości. No, masz tutaj prawdzie w oczy spojrzeć, uczciwie podejść do pewnych spraw, czyli no, brać się za pracę. Droga Akimo, mam na imię Magdalena, 3/8/71 rocznik. Jak widzisz przyszłość moją i Marka, 8/7/65 rocznik, jeżeli w ogóle nam jest pisana. No jeżeli tutaj, no przyszłość to jest nawet jutrzejszy dzień, czyli ta przyszłość jest, tylko jak ona będzie długa. Zaraz zobaczymy, ale to Madziu, po przerwie, zapraszam na przerwę. Madzi urodzonej 3/8/71 rocznik pyta się Madzia, jak ja widzę, czyli ja Akima widzę przyszłość Madzi z Markiem urodzonym 8/07/65 rocznik. Już podglądam, jak tutaj runy widzą tą przyszłość, co wam jest tam pisane. Już podglądamy. Magdalena, Marek. Madzia, Marek. No. No Madziu, tak, jak nie będziesz dużo marudziła, będziesz bardziej pewniejsza siebie i mówiła, co oczekujesz od partnera, to jak najbardziej z tego może się narodzić wręcz coś większego, a nawet tu może się narodzić z tego dziecko, czyli możecie stworzyć rodzinę. Ale tak jak u ciebie są jakieś lęki, niepewności, brak jeszcze zaufania, a przede wszystkim tutaj, no tak jakbyś sama nie wiedziała, czy to ten, czy to nie ten. Jakbyś myślała może o przeszłości, nie wiem, bo tak mi się pokazuje, że ty może byś jesteś po rozwodzie, albo no dla mnie jakbyś, no, ktoś kiedyś się z kimś rozstaje, ale jeszcze może być trauma po jakimś przeszłym partnerze, tak boisz się, to nie mówię, że musisz bezwarunkowo zaufać temu mężczyźnie, ale więcej pozwolić na takie bezwarunkowe przyzwolenie do siebie, czyli nie wymyślać czegoś, czego nie ma, bo on mi się pokazuje, szczerze mówi to, co ma na sercu. On już w myślach patrzy, widzi partnerkę swojego życia, w ogień by za tobą wręcz skoczył, a ty jakbyś no jeszcze na dzień dzisiejszy nie była gotowa. To wystarczy tylko porządnie się komunikować i w ogóle no jest szansa, powiem tak, że jest duża szansa, że ta przyszłość jest wam pisana nie tylko na moment, ale na bardzo długo. Jeżeli pozwolisz mu tutaj jak gdyby wziąć sterę waszego związku w jego ręce, bo on ma bardzo dobre pomysły i również chce dobra dla was dwojga. Nie bać się, nie wymyślać czegoś, co kiedyś było, to nie musi wrócić. Ale jeżeli będziesz tak się obawiała, możesz ściągnąć właśnie to, co nie chcesz. Bo ta przyszłość jest, jest pokazane, że jest możliwość pisania. Tylko dla mnie problem przy kobiecie się pokazuje, jeszcze spojrzę, no właśnie. No jest silna karma.
No jest szansa. Jesteście jak gdyby na początku, czyli związek ten, zaraz dam skrypt, jest energia Berkano, czyli mocne zauroczenie, później lęk, że to coś mogę stracić. Ale jest energia Wunio, a Wunio to dla mnie też przyjaźń, a przyjaźń to jest coś więcej niż zauroczenie, zakochanie, zaczarowanie. To jest coś, co przyjaciel, czyli jest przy ciele. Bardzo dobrze, jeżeli partner jest przyjacielem, czyli nie boję się o niczym mu powiedzieć, bo wiem, że jest to, jeżeli pokażesz mu swoją duszę, co tam na duszy ci leży, no to nie pokazuje mi się, że jest mężczyzną, który to wykorzysta, nie, wręcz będzie uzdrawiał to, co w tobie uważasz, że jest chore. Spokojnie, zaufaj, po prostu mu zaufaj. Jeszcze zobaczę, co Madzi chcą aniołki podpowiedzieć. Dobrej rady. Czyli tutaj już mi się pokazuje, że Marek jest takim autorytetem, którego możesz spokojnie się posłuchać. Więcej zabawy was czeka na dzień dzisiejszy. O. I dużo zmian, ta znajomość będzie przeobrażana. A tobie aniołki mówią, że masz być troszeczkę czasami cierpliwsza i taka skromniejsza. O, czasami. O, i już jeszcze kolejne SMS, może jeszcze uda się. Co o mnie myśli Jarek? 29.01.63 rocznik. Czy Jarek i ja, Renata, 18.12.63 rocznik, stworzymy związek? Czy między nami jest miłość? No właśnie, czym jest miłość? I szkoda, ja zawsze tak lubię podpytywać się jak osobiście, co to dla was znaczy miłość. Czy miłość to jest właśnie namiętność, pożądanie? Czy miłość to odpowiedzialność, szacunek? No co to jest ta miłość? No zobaczymy, to dajmy na to wersji Renaty, tak jak ona tam myśli. Czy to jest miłość, czy to jest, no właśnie, coś innego. Jarek, Renata. O, o, o. Jarek, Renata. Co tam między nimi jest? Renatka, Jarek. No, ja widzę, Renatko, że ty dopiero otwierasz się na coś, co można nazwać uczuciem, ale to również jest ze względu może na jakieś dawne doświadczenia życiowe. Ładna energia mi się pokazała. Miłość to jest dla mnie, no tutaj w twojej wersji wydania może to nie jest miłość, to jeszcze nie jest miłość, gdyż brakuje czasu, który ten związek powinien jeszcze się przetoczyć, ale powiem tak, jest szansa, jest energia Odala, o, czyli może wejść w energię miłości, gdzie poczujesz się ty i on bezpieczni. Na dzień dzisiejszy, to co powiedziałam, jest też ładna energia przyjaźni, czyli a szczególnie tutaj widzę Jarek, traktuje cię za coś wyjątkowego, czyli ma do ciebie bezwarunkowe zaufanie i to jest ważne, ale tu jest czas potrzebny, czyli nie można coś przyspieszyć, czegoś, co się już między wami realizuje, ale jest to na pewno uczucie, jest to na pewno uczucie wiążące i jesteście już, bym powiedziała, na bardzo dobrej drodze zwanej właśnie miłością. Odnajdźcie się jeszcze bardziej na niej, pozwólcie przybliżyć się, bo tak mi czasami się pokazujesz ty, Renatko, jakbyś nie dowierzała swojemu szczęściu. A czemu? Zaraz zobaczymy, co to... Spojrzymy, no tak, w środku romantyzm. No tak, a na zewnątrz czwórka. No to już wiadomo dlaczego. Boisz się, że to za bardzo, żeby nie wyszło tak jak może wcześniej. Zawsze trzeba eksperymentować. A tutaj brak informacji z twojej strony co do emocji, uczuć do Jarka, to właśnie może osłabić jego emocje, które na dzień dzisiejszy są naprawdę w bardzo dobrej punkcie. A ty dla mnie to jakbyś uczyła się, była w momencie uczenia się tych wyższych emocji, a te wyższe emocje to przede wszystkim właśnie emocje miłości.
i to może pozwolimy im tutaj, aby te granice przekroczyć, aby te zdarzenia losowe, a wiadomo, że nic nie ma przypadkowo, wszystko jest wyreżyserowane, czyli jeżeli, żeby większą pewność siebie tutaj w tym związku odkryła Renatka, to runy tu już pomagają, czyli Kenas, Rajdo, Petrio i Urus, żebyś poczuła ten grunt, że on już mi nigdzie nie ucieknie, że jest dla mnie docelowy. Chociaż ja mówię, nigdy nie mówmy nigdy w życiu, bo jeżeli no, na dzień dzisiejszy jesteście sobie pisani i jeszcze jakiś moment, ale co jakiś czas człowiek no, ma jakieś wolności wyboru i nie da się do końca przewidzieć, czy na przykład załamie się i zamiast wyjąć, wejść w tą drogę, pójdzie w inną, już tutaj wtedy z tym przeznaczeniem troszeczkę jest bardziej krucho, ale na dzień dzisiejszy wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Moi drodzy, no wyjątkowy wieczór, wyjątkowa nocka, wyjątkowe dni przed nami. No, czasami pytacie, jak ubrać się, żeby wchodząc w te energie, no bo są energie, które no, będą chciały w sposób proszony czy nieproszony z nami przyjść do domów. Czyli bardzo dobrze by było w tym momencie, nie mówię koniecznie ubierać się na czarno, ale jakieś tam zabezpieczenia sobie zrobić. W żadnym wypadku, moi drodzy, nic do domu nie przynoście z cmentarza. Nie wiem, jakieś stare kwiatki sztuczne, cokolwiek, nie wolno. Nawet gdzieś tam do komórki, jak to się mówi, czyli do jakiegoś pomieszczenia gospodarczego. Dobrze by było właśnie sobie tą runę Hagal, o, już się ona pierwsza pokazała, narysować, czyli, a wręcz zwizualizować ją przed sobą, z tyłu, z boku, że nie dopuszczam do swojej energetyki nieproszonych gości. A wręcz, jeżeli będziecie później przekraczali próg domu, albo no tak, no próg domu, macie sobie wyobrazić w drzwiach pochodnie na tej zasadzie, czyli przechodząc jesteście energetycznie oczyszczani. No dobrze by było po takiej wędrówce po grobach naszych i bliskich i niebliskich, no jednak tego wieczoru zrobić sobie tą kąpiel solną, natrzeć te słabsze nasze punkty energetyczne, gdzie tam, nie wiem, wątrobowe, żołądkowe, tam gdzie czasami czujemy się najsłabiej. Nawet czasami nas kuje i możecie to kucie już nawet poczuć wcześniej, czyli jest tam prawdopodobnie, że no troszeczkę lekka pobierana energia. No, jeżeli ktoś jakieś żywi urazy i nie potrafi, tu chodzi mi urazy do osób, które odeszły z tej ziemi i nie potrafi tych urazów zapomnieć, przebaczyć, to tego dnia i jutrzejszego, i 1 i 2 listopada powierzcie ten problem swojemu aniołowi stróżowi, bo nie należy z tymi energiami tego żalu, czasami no, bo nie wybaczę ci w ogóle do końca życia i tak dalej, no to jest bez sensu, bo cały czas wasza energia jest zasilana, czyli ten myślokształt jest zasilany waszą energią. Ja wam życzę, moi drodzy, aby te dni były dniami no, spokojnymi, dniami, gdzie rzeczywiście tutaj będziecie przywoływać waszych bliskich energią miłości, ale i również wiem, że ta energia miłości będzie płynąć i do was również. Czyli co mogę państwu życzyć? Spokojnej nocy.